Kościoła katolickiego i dla nas wszystkich współczesnych, jakim jest Kościół niezłomny na nieludzkiej ziemi, czyli na terenie Imperium Zła. A dokładnie będziemy opowiadać o tym Kościele niezłomnym na tej nieludzkiej ziemi przez pryzmat osoby, życia, prześladowań, kapłana, który dobrowolnie pozostał na tym terenie po 1945 roku, a nim był czcigodny sługa Boży ojciec Serafin Kaszuba. I opowiemy o jego historii, o historii podziemnego kościoła katolickiego, który w warunkach sowieckich wtedy funkcjonował. Pozwolę sobie przedstawić tutaj braci kapucynów, ponieważ właśnie z tego czcigodnego zakonu ta postać, błogosławiony już niedługo, mam nadzieję, wyniesiony na ołtarze, ojciec Serafin pochodzi, a mianowicie, przepraszam, ale muszę posiłkować się ściągawką. Po mojej prawej stronie brat Błażej Strzemiński, tak, jest wykładowcą duchowym na seminarium chyba duchowości franciszkańskiej, jak rozumiem, i uczy młodszych, w seminarium, przepraszam, tak, uczy młodych kleryków. Po mojej prawej stronie brat Krzysztof Niewiadomski, który jest promotorem, tak, czcigodnego sługi Bożego ojca Serafina Kaszuby, a po lewej mojej stronie brat Mateusz Magiera, który jest rzecznikiem prasowym zakonu, rozumiem, prowincji polskiej, tak? Krakowskiej, dobrze. To jest to dla mnie jako świeckiego struktura dosyć skomplikowana. I proszę Państwa, plan mamy taki, że przed dyskusją, opowieścią o tym podziemnym kościele katolickim na terenie Imperium Zła, jakim był Związek Sowiecki, o tym, jak niezłomni kapłani służyli swoją osobą i posługą na terenie Wołynia w czasie rzezi wołyńskiej, a także w jaki sposób walczyli o Polskę i polskość na terenie Kazachstanu wśród naszej ludności, którzy zostali tam przesiedleni przez Sowietów. Obejrzymy film, taki krótki, 25-minutowy, Dariusza, dobrze pamiętam, Walusiaka, tak jest. Wędrowny sługa, Włóczęga Boży, taki zatytułowany jest ten film. I po tym filmie, który przybliży Państwu po prostu biografię tego przyszłego świętego, żeby jakby nie odnosić się już do jego dzieciństwa, formacji duchowych, tego co się było w okresie dwudziestolecia międzywojennego i przejść do tych najważniejszych etapów życia jego i działalności kapłana niezłomnego w ramach tego kościoła podziemnego na terenie Sowietów, byśmy rozpoczęli tą właściwą merytoryczną dyskusję. Ale żeby ona przebiegła, że tak powiem, po Bożemu, to poprosimy ojców, braci o krótką modlitwę rozpoczynającą na nasze spotkanie, a na zakończenie tego spotkania oczywiście o błogosławieństwo. Trzeba skorzystać z tej sytuacji, tej okazji. Prosimy bardzo. Szanowni Państwo, ja proponuję wykorzystać tę modlitwę, którą mamy wydrukowaną na obrazkach z naszym czcigodnym sługą Bożym. Będzie można je też zabrać później do domu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, Tyś sługę Twego Serafina obdarzył godnością chrystusowego kapłaństwa, a dzięki łasce powołania zakonnego dozwoliłeś mu wszystkie swe siły poświęcić dla Twojej chwały, dla Twego królestwa i dla zbawienia człowieka. Spraw łaskawie, abyśmy za jego przykładem ciągle doskonalili się w czynnej miłości ku Tobie i Kościołowi Twemu. Bądź uwielbiony, Panie, Twoim słudze Serafinie, w jego życiu i dziele. Dozwól mi cieszyć się jego świętym stawiennictwem i udziel łaski, której potrzebuje. Tobie, Trójjedyny Boże, cześć i chwała na wieki wieków. Dobrze, to zapraszamy Państwa do projekcji filmu Włóczęga Boży. My się odsuniemy na boki może z tymi fotelami, żeby Państwu nie zasłaniać. I zaczynamy projekcję. Jakbyśmy zgasili światło, tak jest i... Wszyscy powszechnie uznawali go za bohatera, który się poświęcił. Ja nawet w jednym miejscu musiałem rozpowiedzieć, taka kobieta, ta proszę ojca, ta on taki święty, większy jak Maksymilian.
Uświęciło się tego Maksymiliana Kolbe. Ja mówię, zaraz, Józio, ty tak znowu już nie rób. Tak, bo Maksymilian tylko krótko cierpiał i umarł. A jego, on to przez całe życie cierpiał, go prześladowali, a on się tak nie dawał. Na ścianie krakowskiego klasztoru Ojców Kapucynów znajduje się tablica upamiętniająca zakonników, którzy zasłużyli się ojczyźnie. Wśród wymienionych ojciec Serafin Kaszuba. Pozornie nie dokonał niczego wielkiego. Stworzył jednak wzór zakonnika, duszpasterza, wiernego syna świętego Franciszka. Wzór człowieka głębokiej wiary, gorącej miłości do Boga i bliźniego. Nastawiał na prawilną płyt, jak to się mówi. Prosił tylko, wierzcie w Boga, Bóg pomoże. Bo to on mówi. Módlcie się więcej i bądźcie dobrymi ludźmi, nie złymi, tak jak żeby ludzie nie byli zli, a dobry, żeby byli. On też bardzo dobry, bardzo dobry. W ogóle się nie szanował, w ogóle nie myślał o swoim zdrowiu. Były spowiedzi, były czcił dzieci. Ja taki byłam w równym, pamiętam. W Zdolbunowie myśmy byli, to też tam sześć święty ludzie przychodzili z różnych, bo jeden drugiemu mówi, że już jest ojciec Serafin. Rzadko mam taką możliwość przeżywania mszy świętej, jak przeżywałam podczas odprawiania przez ojca Kaszuby. Wtedy jakoś odczuwałam namacalnie obecność Pana Jezusa. Alojzy Kaszuba urodził się w 1910 roku we Lwowie na Zamarstynowie, w dzielnicy robotniczej zamieszkałej przez Polaków i Żydów. W początkach XX wieku miasto o bogatej i pięknej historii, od stuleci związane z Polską, było stolicą Galicji, należącą do cesarstwa Austro-Węgier. Wybuch I wojny światowej i towarzyszące mu zmiany polityczne na nowo doprowadziły do odrodzenia państwa polskiego. Alojzy Kaszuba dorastał już w wolnym Lwowie. Pochodził z rodziny niebogatej. Miał dwie siostry i brata. Dojrzewał w religijnej, rodzinnej atmosferze, tworzonej przez matkę Annę z domu Chorak i ojca Karola, starszego brata koła różańcowego. Duży wpływ na wychowanie młodzieży, w tym także Alojzego Kaszuby, wywarli ojcowie kapucyni z parafii na Zamarstynowie. Wzorem do naśladowania był ojciec Kosma Lęczowski, pierwszy kapelan legionowy. W atmosferze lwowskiego Zamarstynowa dorastał także ojciec Hieronim Warachim, który w swoim życiu niejednokrotnie spotykał się z Alojzym Kaszubą. Tak się składa, że jako znam, w tym pewnym sensie znam, poznałem, powiedziałem, obserwowałem od mojego dzieciństwa, wtedy, kiedy i on jeszcze był młody. Pamiętam go jako ministranta w tym kościółku kapucynów na Zamarstynowie. Na mnie robił wrażenie takiego pokornego ministrancika, ministranta, już był wtedy starszy, w jakiś może szósty, siódmy gimnazjalny, gdy ja go poznałem. Mianowicie, gdy inni chłopcy jak zwykle pchają się szybko do ołtarza, ten chwyta za dzwonek, tamten za mszał, a on tak cichutko, pokornie gdzieś w kąciku klęczał, jak gdyby czekał na to, że może się akurat do czegoś przyda. Nie zawsze się przydał, bo inni się wypchali, ale on się tym nie przejmował. To jest taki pierwszy obrazek, jaki sobie przypominam jeszcze z moich dziecinnych lat. I potem obserwowałem tego przyszłego dziś kandydata na ołtarze, Alojzego Kaszuby, gdy uczęszczał do gimnazjum. Tak się złożyło, że i ja uczęszczałem do tego samego piątego gimnazjum we Lwowie, z tym, że ja byłem uczniem pierwszej klasy, wtedy, kiedy on był uczniem ósmej klasy i potem składał maturę. Ale pamiętam, że on się jakoś tak odznaczał, odróżniał od innych. Wszyscy znali go i wiedzieli, że to jest Lojzyk z Zamarstynowa. Alojzy miał na imię, Alojzy Kaszuba, że to jest Lojzyk i na długich przerwach to ci młodsi
i chętnie biegli do Lojska, który gdzieś tak pewnie z boku stał z jakąś książką czy z jakimś zeszytem i prosili go o jakąś pomoc, jakieś wytłumaczenie czy jakąś poradę. I to tak jest znamienne, że wtedy, kiedy inni kupali piłkę czy kopali jeden drugiego, to inni biegli do Lojska i Lojzek tak chętnie im usługiwał. Miłuję Pani dom, w którym mieszkasz i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, a życia mojego z mężami krwawymi, w ich ręku zbrodnia, a ich prawica pełna jest przekupstwa. Ja zaś proszę w mojej niewinności, wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną. Na równej drodze stoi moja stopa, na zgromadzeniach błogosławię Pana. W 1928 roku Alojzy Kaszuba, obdarzony łaską powołania do służby Bożej, dołącza do grona braci zakonnych w klasztorze kapucynów w Sędziszowie Małopolskim. Tenże ojciec Rafin był kształtowany w pewnym takim apostolskim, patriotycznym duchu ojca Tadeusza. Ojciec Tadeusz kapucyn, który był pierwszym katechetą ojca Kaszuby w szkole na Zamarstynowie. Panie, nie bądź ode mnie daleko. Przełóż się, wystąp w obronie mego prawa, w mej sprawie, mój Boże i Panie, a sprzyjający mej sprawie niech się radują i cieszą i mówią zawsze: Pan jest wielki, który chce pomyślności swojego sługi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. 20 sierpnia 1928 roku w klasztorze w Sędziszowie Małopolskim Alojzy Kaszuba przywdział habit zakonny. Zgodnie ze zwyczajem kapucynów podczas obłóczyn nadano mu nowe imię. Alojzy przyjął imię Serafin dla uczczenia świętego Serafina z Montegranaro. Gdy w południe jako niewinny baranek pozwoliłeś się przybić do krzyża za nasze grzechy, udzielaj nam Po śmierci ojca Serafina Kaszuby, na pamiątkę jego pobytu w tutejszym klasztorze, we frontalnym oknie sędziszowskiego kościoła wmontowano witraż obrazujący życiową drogę Włóczęgi Bożego. Przedstawia on postać zakonnika, kroczącego po niezmierzonych terenach Związku Sowieckiego. Po roku nowicjatu, spędzonym na pobożnym rozmyślaniu, modlitwie i poznawaniu reguły i konstytucji zakonnej, brat Serafin zostaje przeniesiony do Krakowa, gdzie trafia pod opiekę ojca Tadeusza Krausa, wcześniejszego katechety ze Lwowa. Tak się złożyło, że ja przyjechałem do Krakowa 8 września 1932 po nowicjacie tu w Sędziszowie, a Alojzy Kaszuba 9 września 1932 składał wieczyste śluby zakonne. Te sławne śluby, o których on powiedział, pisząc do swoich rodziców list, że data 9 września 1932 to jest data złotymi głoskami zapisana w moim życiu. Wszyscy klerycy go szanowali, ale też on się jakoś odróżniał. Gdy myśmy w piłkę grali i orkiestrę tworzyli i chór śpiewaliśmy, to Alojzy raczej chodził z książką po ogrodzie czy gdzieś tam siedział. Opowiadali, że ten Alojzy to jest zakochany w książkach. On studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował polonistykę. Jako ojciec Alojzy, chętnie zasiadał w konfesjonale i klerycy, młodzież chodziła do niego do spowiedzi. Ja pamiętam, że też czasem chodziłem do niego do spowiedzi. Ojciec Serafin w opinii zakonników był człowiekiem głęboko wierzącym. Nieraz go można było spotkać w oratorium, gdzie siedział i rozmyślał. Adorował Najświętszy Sakrament.
1939 roku w sierpniu pojechał do Lwowa, do rodziny, odwiedzić rodziny. To u nas jest zwyczaj, że bracia i księża mogą i powinni nawet odwiedzić swoje rodziny. I tam go właśnie zastała wojna i wkroczenie bolszewików. I razem przeżywaliśmy wspólnie, ponieważ ja też się znalazłem we wrześniu 1939 z Krakowa pieszo. Przyszedłem do Lwowa po to, żeby wpaść w ręce bolszewików. I on już nie mógł mieszkać w klasztorze, ponieważ klasztor był zajęty. Ja też nie mogłem mieszkać w klasztorze. Mieszkaliśmy u siebie w domu rodzinnym, ja u swojej rodziny w domu rodzinnym, ale spotykaliśmy się w naszym kościele, odprawiał mszę świętą. Ten, który przyszedł do Lwowa, tu, do Krakowa, żeby w ciszy klasztornej chwalić Pana Boga, modlić się, duszpasterzować także i w tym kościele. Mógł sobie wyobrażać swoje życie spokojne, swoje życie w celi zakonnej, unormowane porządkiem klasztornego dnia. I przychodzi wojna, znajduje się we Lwowie, swoim rodzinnym Lwowie, i dowiaduje się, że potrzeba kapłana. Potrzeba kapłana na Wołyniu. I jedzie. I tak się zaczyna przecież ta jego epopeja wołyńska, która potem będzie go prowadziła przez tyle krajów byłego Związku Radzieckiego. To był rok 1941. Gdzieś w marcu pewnie przyjechał do Lwowa i mówił, jakie no ciężkie tam warunki są. Księży nie ma, tutaj siedzicie, to tam lepiej pojechać. On tak po lwowsku do końca życia zaciągał. Więc i ja się zgodziłem pojechać tam. I ojciec Serafin załatwił sprawę w kurii, wówczas w Łódzku. To jest diecezja wołyńska. Przysłał mi kartkę. Napisał, jesteś mianowany proboszczem w Janowej Dolinie. Pismo jeszcze nie przyszło, kiedy Niemcy napadli na Związek Radziecki i cała wojna i zawierucha. I pismo nie przyszło i ja już potem nie pojechałem, ale to opatrzność Boża tak zrobiła, ponieważ w krótkim czasie dowiedziałem się, że ta Janowa Dolina, piękna polska, czysto polska wioska, została w pień wycięta. Ponad 600 osób wymordowali Ukraińcy, całą wioskę zniszczyli. W latach 40. przez Wołyń przetacza się fala terroru. Nacjonaliści ukraińscy mordują Polaków, niszczą kościoły. Ojciec Serafin jest świadkiem tej tragedii. Sam cudem uchodzi z życiem. Po zakończeniu II wojny światowej ojciec Serafin kontynuuje swoją pracę duszpasterską na wschodzie. W liście do prowincjała pisał: żal mi pozostawiać wiernych bez żadnej opieki. U nas była taka babcia stara, jej było więcej jak 94 lata, ona zmarła. I ona nas zawsze tak podtrzymywała, ona uczyła, żeby wierzyć w Boga, to że tak było. W szkole chodzili, nie wolno było to. Вот. A ona nas brała w niedzielę, вот, wyprowadzała z 12 kilometrów do Ostrowa, szli pieszy, bosy. Kilometr takie było, no, źródło. My tam stawali, myli nogi zawsze i brali już w bucie i szli do kościoła. Вот. A w 1953 roku, no, ja był już w pierwszej spowiedzi, wieczorem to spowiedź była, вот. Komunii Świętej przyjął pierwszy raz, to ksiądz Kaszuby. No, potem kościół zamknęli. W latach 60. na terenie zajętym przez Rosję sowiecką wzmaga się akcja ateizacji. Zamykane i bezczeszczone są kościoły, niszczone polskie pamiątki, prześladowani ludzie zbierający się na nabożeństwach. Ojciec Serafin coraz częściej bywa śledzony. Opatrzność czuwa jednak nad nim. W skrytości nadal pełni służbę Bożą. Stara się być wszędzie tam, gdzie go potrzebują. Mieszkaliśmy tak chyba z 5 rodzin w
takim, no, 5 rodzin tak się urodzili, takim wyższym plotem drewnianym. Tam mieszkali i Ruscy, i Czeczeńcy, i Ukraińcy, ale to już było na 100% gwarancja, że nikt tam nikogo nie sprzeda, nie powie nikomu, nie? Tych parę rodzin, że byliśmy tak ogrodzeni, bo miasto jest duże, Kazachstanu, tak czytał. Zawsze dowiadywałem się o przyjeździe to najostatni chyba z mieszkańców domu, bo to była taka konspiracja. Nie mówili, bo myśleli, że to dziecko może gdzieś coś powiedzieć. Także ja już wiedziałem, jak on już przyjechał, albo nawet w czasie mszy. Z Dolbunów jeździł, on jeszcze na rejony jeździł, no więc ja nie, no do Dolbuna on zawsze jeździł. Jak tego na pół godziny, czy na więcej, no po drodze gdzieś jest coś się mu zepsuje się. Proszę wybaczyć, proszę wybaczyć. Ja spóźnił się. To on biedny tak wkłada się w tę Litwę, żeby jemu nas nie zatrzymywać. Parafia jego była, ale ojciec opowiadał, on mówi, widzisz, kościół jest, zrobili kino. Stamtąd jego zabrali i powiedzieli mu, że to, co ksiądz robił, będzie nadal robić, tylko że musi się podpisać, że na prawosławny przychodzi. A on na to powiedział, ja tego nie zrobię. Zatrzymali, 3 dni tam trzymali ojca, tym, gdzieś tam na milicji. W tej kamerze, a potem ten pan jego zawolał i powiada, kościół zabieramy, będzie kino, a ksiądz nie może odprawiać mszy świętej. No i od tego czasu on został właściwie prześladowany. No zamknęli kościół, wszystko zabrali z kościoła, wszystko. Ludzie podchodzili pod kościół, na ulicy klękali przed wchodem. I płakali, i modlili się, i wszystko. No i potem nas stali rozganiać. On bardzo chciał, żeby тут у Рівному був kościół. Zawsze pędził ludzi, idźcie do горсовєту і прості їх, прості, щоб дали нам якийсь дом. Kiedy przyjechałem do Równego w 90 roku, spotkałem wielu ludzi, którzy spotykali ojca Kaszubę, razem z nim się modlili, przechowywali go w swoich domach. I mamy nawet przedmioty, które o tym świadczą. Ta walizka była pod podłogą w mieszkaniu Adamowskich, Wiktorii i Adamowskiej i Wandy Adamowskich. Tu pisze ołtarz podróżny ojca Serafina Kaszuby w latach 1961-1977. Przyjechał do Kazachstanu. Tam on odprawił mszy święte, ludzi było dużo. A od skończyło się wszystko, a nikt jego nie chce. Wszyscy boją się. Wszyscy boją się księdza, no. A matka moja mówi, chodźcie do mnie, ja nie boję się. Tak on koło nas był. No niedługo, parę dni pobędzie i jedzie dalej, w drugi wsi. Drugi wieś. Przez przeszło 20 lat ojciec Serafin z dala od swych braci zakonnych, zdany wyłącznie na siebie, wzorem kapucyńskich świętych głosi Słowo Boże. Prześladowany za działalność duszpasterską, skazany zostaje na 5 lat zsyłki. Ojciec Serafin na nikogo nie narzeka, nikogo nie oskarża, a wszystkich tych, co tak jego tam prześladują, robią mu tam jakieś różne... Tato pionki, a nad nim czuwa moc wielkiej ręki. Po 8 miesiącach spędzonych przymusowo w sowchozie w Arykce, w dniu Matki Boskiej Ostrobramskiej niespodziewanie odzyskuje wolność. W końcu, po wielu staraniach bliskich i ojca prowincjała, w 1967 roku przyjeżdża do Polski. Jak on przyjechał do Polski, to ja się z nim spotykałem kilka razy. Tak się złożyło, że ja wtedy byłem prowincjałem, więc miałem jakieś zobowiązania wobec niego.
najpierw jego choroba we Wrocławiu. Właściwie jako klerek już nie był za nadto zdrowy. Jego pobyt w Warszawie dwukrotnie u księdza prymasa Wyszyńskiego. Dla nas jest zagadką, bo pierwszy raz pojechał, żeby się zgłosić, a drugi raz pojechał, bo go prymas zawezwał. Myśmy nieraz to rozpatrywali, czy przypadkowo, ale tego się nikt nie dowie. Może gdzieś w dokumentach watykańskich, czy kardynał Wyszyński nie wezwał go wówczas do siebie, do Warszawy i on tam przebywał 2 tygodnie. Był dla nas i pozostaje problem, czy przypadkowo on wtedy nie został wyświęcony na biskupa przez kardynała Wyszyńskiego. Istnieje taka możliwość ad actum, jak to powiadają, mianowicie otrzymał władzę biskupią do spełnienia pewnego aktu, czyli wyświęcenia ewentualnie innego biskupa względnie kapłanów tam na wschodzie. Po 2 latach spędzonych na leczeniu w Polsce, ojciec Serafin ponownie decyduje się wyjechać na wschód. Nie chce pozostawić wiernych, spragnionych Boga i swego ukochanego kapłana. Znów przemierza obszary Rosji Sowieckiej, niosąc nadzieję skrzywdzonym. W moim domie prawie nabożeństwo. My zbieraliśmy się wieczorem, późno, kiedy, żeby nikt nie zauważył tego. Był strach przed tym, żeby nie przyszli i nie zabrali, ale taki, była i odwaga, była taka po prostu normalna rzecz i było bardzo przyjemnie, że w naszym domu odprawia się msza, że są parafijanie. Tak on u mnie tutaj żył, chodził co ranku na nabożeństwo, jak chory. Jeżeli to тут przyjdą parę ludzi odprawi leżące i pobędzie тут parę dni i jedzie to do Wilna. Pobędzie w Wilnie trochę, przyjedzie, pobędzie tutaj. No. Później pojedzie do Leningradu. To znów przez parę czasu pojedzie do Kazachstanu. To była niedziela, odprawił nabożeństwo i tak jakieś pożegnalne to było takie nabożeństwo, tak jakieś było, tak w jakichś słowach czuło się jego, jakiś taki smutek, jakieś takie pożegnanie było. Kiedy zmarł we Lwowie, napisano, tam na jego grobie jest ten napis, to są słowa świętego o świętym Pawle, świętego Pawła właściwie. Stałem się wszystkim dla wszystkich. On był wszystkim. On był tam i dobroczyńcą, i nauczycielem, i kapłanem, i pocieszycielem, i próbował majsterkować coś, żeby nie być ciężarem dla ludzi. No a przede wszystkim tutaj widzimy, ja tak rozważając jego życie, widzę bardzo wyraźne działanie łaski Bożej. Takich nadzwyczajnych rzeczy on nie robił, ale on był pełen poświęcenia. I to, co on robił tam dla ludzi, będąc chorym, nie szanował w ogóle siebie, tylko trzeba by uszedł i nie zważał na nic. Także taki on jest właściwie bohater. Takie heroiczne jego życie było. Thank you.
To tak, proszę Państwa, w pigułce otrzymywaliście Państwo niesamowicie bogaty życiorys ojca Serafina Kaszuby, a za tym życiorysem stan i walkę tego kościoła katolickiego, podziemnego, prześladowanego na terenie Imperium Zła. I ten zabieg służył między innymi temu, żeby się teraz nie koncentrować na tym, na wczesnych latach dzieciństwa, działalności, formacji duchowej, jaką ojciec Serafin otrzymał w dwudziestoleciu międzywojennym, a skoncentrować się i opowiedzieć o nim i przez pryzmat jego osoby, o kościele katolickim w latach 1945-1977. I ja proponuję takie cezury jakby czasowe związane ze stanem kościoła i kapłanami przez osobę ojca Serafina podzielić na trzy etapy. To znaczy jest taki etap, który Państwo tutaj słyszeliście, to jest 1940 rok, wybuch II wojny światowej, ojca Serafina Kaszubę zastał we Lwowie, a potem został zaproszony na Wołyń 1940 roku i był tam do 1945, jest to nasza data taka umowna związana z zakończeniem II wojny światowej. I to jest pierwszy etap bardzo ważnej działalności ze względu na Wołyniaków, Polskę i tego, co się działo na tych terenach w aspekcie Kościoła katolickiego i osoby ojca Serafina. Mamy zakończenie II wojny światowej, okupację sowiecką na tych terenach po układach poczdamskich, cały czas tam jest, gdzie jest w Równym, do 1958 roku, gdzie władza sowiecka ostatecznie go wydziedzicza, że tak powiem, z tego miejsca i zakazuje mu posługi oficjalnej, legalnej posługi kapłańskiej. I wtedy ojciec Serafin rzeczywiście staje się pielgrzymem do swojej śmierci. Tu tylko przypomnę Państwu, że to był pielgrzym, który przemierzał tysiące kilometrów, tak? Był też na Syberii. Obejmował Kazachstan, także ewangelizował i walczył o Chrystusa na Litwie, Łotwie, Estonii przez tego kraju, ale to zaraz sobie o tym powiemy, tak? I zanim jakby przejdę do pytań, to tylko zaspokoję ciekawostki. Ja powiem jako jakby powiem wierny Kościoła katolickiego, ale jeszcze nie formalista jak bracia, że to są już przyszłe relikwie. One są, ale będą już jawne i formalne. Ojca Serafina, tak? To bracia opowiedzą, z czym to jest związane. Znaczy, to są autentyczne, że tak powiem, zestawy, jakbyśmy to dzisiaj nazywali mały ksiądz, do posługi kapłańskiej, które ojciec Serafin używał, tak? I jego fotografie, listy można będzie po spotkaniu zajrzeć, przyjrzeć się tym rzeczom, tym listom, tym fotografiom. A na końcu, to jeszcze przypomnę Państwu, jest książka Kapłan do Szpiku Kości dla Państwa do zabrania, a także te obrazki z modlitwą do błogosławionego ojca Serafina, czy przepraszam, czcigodnego sługi Bożego, bo jeszcze czekamy na cud, tak, żeby móc wyświęcić go na ołtarze. Dobrze. I teraz tak, kto z braci Państwa tutaj obecnych będzie miał odwagę opowiedzieć o tym szczególnym dla Polaków, Ukraińców, Rosjan, okresie posługi kapłańskiej ojca Serafina od 1940 roku do 1945, obejmującego no, te ludobójstwo, którego był świadkiem i uczestnikiem w tym sensie, że grzebał pomordowanych Polaków i udzielał im ostatnich sakramentów ojca Serafina Kaszuby. Kto się wtrąci? Ten okres. Brat Krzysztof. Ten okres zaczyna się od momentu, kiedy, jak to notuje w swoich wspomnieniach ojciec Serafin, czcigodny sługa Boży Serafin, Lwów ujrzał się czerwonym, a więc okupacja sowiecka Lwowa. Bardzo trudny okres dla Polaków na tych ziemiach, bo jak wiemy, zaczęły się wywózki, zaczęto eksterminować polską inteligencję. To właśnie ona w pierwszym rzędzie była zagrożona. Wielu księży już w tym okresie zostaje zabitych, wywiezionych na Syberię. To są przykłady także naszych współbraci, tacy współbracia jak Albin Janocha,
który zostaje wwieziony na 15 lat. Właśnie wtedy inni, którzy tracą swoje życie, gwardian klasztoru lwowskiego na Zamarstynowie, Aleksander Chmura, który zostaje zabity. A więc jest to ciągłe zagrożenie życia, zagrożenie swojej wolności. I w takich warunkach wtedy żyje i działa nasz czcigodny sługa Boży. On tam jest. I to działa dość odważnie, ponieważ na przykład organizuje pielgrzymkę do Milatyna co roku z naszego klasztoru lwowskiego. Była taka pielgrzymka do sanktuarium, gdzie czczono obraz krzyża. Ten obraz znajduje się teraz w Krakowie, został przewieziony tam. A więc no, trzeba przyznać, że to były bardzo odważne działania. Wtedy nasz czcigodny sługa Boży mieszkał u swojej rodziny, ponieważ klasztor lwowski był przepełniony uciekinierami z terenów zachodniej Polski, która była pod okupacją niemiecką. Nie wszyscy zakonnicy mogli mieszkać w klasztorze. Wielu też się ukrywało z różnych powodów. No i w tym okresie żyje i działa właśnie ojciec Serafin. I tutaj otrzymuje takie zaproszenie od jednego z naszych współbraci, Bolesława Wojtunia, który działa na Wołyniu. Właśnie on tak mówi, was jest tutaj dużo we Lwowie, nie macie w tym momencie tyle pracy. Może byście właśnie pojechali tam. Jest tam dużo kościołów, gdzie można właśnie działalność duszpasterską prowadzić. No i to zaproszenie przyjmuje czcigodny sługa Boży. Jedzie tam jego pierwszą parafią, którą obejmuje, jest Karasin. Niewielka miejscowość. I tam właściwie zastaje go ta inwazja niemiecka na ZSRR. To jeszcze tak wtrąćmy się, bracie, bo to tak przeskoczył brat te półtora roku. Ale ojciec Serafin to był taki kapłan, który skorzystał z tego, że Sowieci zadali nam w 1939 roku ten cios w plecy i będąc na Wołyniu, na wschodnich rubieżach, bo chyba to był Lwipol, tak zdaje się, ta gmina, to jest właściwie przy granicy już sowieckiej z 1939 roku, to korzysta z tego, że Sowieci zajęli te tereny i co robi? Dokonuje posługi, przekraczając granicę ryską na wschód i odwiedza Polaków, którzy zostali po traktacie ryskim na terytorium Związku Sowieckiego i dopiero po latach mają możliwość spotkać katolickiego księdza, ojca, tak? Że to jest istotą, jakby tutaj, jak widzę, w ogóle osobowość tego księdza, ojca, znaczy kapłana niezłomnego zaczyna manifestować się z tego, że on poniekąd wykorzystuje pewne zjawiska natury, że tak powiem, zawieruchy wojennej do tego, żeby docierać z posługą kapłana katolickiego do tych wiernych, którzy ze względu na to, że byli w obozie sowieckim, tak, przed 1939 roku w ramach granicy traktatu ryskiego, nie mogli po prostu, na tym terenie było żadnych kościołów przecież, tak, katolickich. To był bardzo wzruszający moment, tak. Ludzie właściwie płakali, także czasami on brał ze sobą tych swoich parafian z kordą właśnie tych, którzy byli w tej części zachodniej. No i oni także no, byli wzruszeni tymi nabożeństwami, które byli świadkami. A więc no, to były wielkie chwile na pewno dla tych ludzi. Myślę, że mogę tutaj dołożyć do tego, co mówi brat Krzysztof, kilka takich informacji porządkujących, bo widzę, że tutaj jest taka jakby potrzeba do porządkowania. Bo co się dzieje? Rzeczywiście po tej inwazji, kiedy Lwów przygotowywał się, że będzie okupacja niemiecka, nagle na ulicach Lwowa pojawiają się, jak to Serafin zauważa, żołnierze w ostrych
czapkach z czerwoną gwiazdą. I nagle, jak tutaj słyszeliśmy, staje się sowiecki. I ta krótka praca duszpasterska, o której już tu wspomniana była i pielgrzymka, i jeszcze wcześniej do Akademii Rolnej pod Lwowem się udaje do kaplicy. Natomiast pierwsza rzecz to zaproszenie do właśnie tego ojca Bolesława Wojtunia, który prosi go, żeby przyjechał, bo są miejsca, gdzie mógłby duszpasterzować. On w tym Ludwipolu pracuje i pierwsze miejsca, pierwsze kroki są skierowane do Równego. I tam spotyka się z księdzem dziekanem, niejakim księdzem Ludwikiem Syrewiczem, i on mówi, wiesz co, jest taka parafia, która jest teraz bez księdza, i tą parafią jest nieco innego jak ow Karasin. I on tego Karasina jedzie, ale nie może się tego dostać. W ogóle tam historie są ciekawe na film, jak traci bagaż, jak zostaje prawie że pobity, ponieważ go przepędzają z dworca i mówi, że traktują go jak sabakę. Ten, który to słyszy, myśli, że to on go nazwał sabaką. No, prawie skończyło się pobicie ojca Serafina. Dociera kolejne etapy pociągiem, wreszcie drezynką. Jest zaskoczony, kiedy tego Karasina, którego nie może nigdzie znaleźć, dojeżdża szkapą, która ciągnie taką drezynkę, wóz, taką platformę drewnianą na dwóch kółkach i dojeżdża. W nocy zostaje plebanie, która jest ograbiona przez organistówkę i inne jakieś wspólnoty, które tam chciały z tej plebanii skorzystać, z własności czy tam posiadłości, która plebania miała, i nocy nie może spać. Boi się, że ktoś po tym domu chodzi i wtedy odkrywa, że cały dom jest zaszczurzony po prostu. Takie były warunki, to była pierwsza parafia. I od tego czasu zaczyna się jego epopea kapłańska. I teraz, z Karasina co się dzieje? Kiedy jest właśnie w tym wspomnianym Ludwipolu podczas zaproszony jest na odpust, dowiaduje się, że Karasin spłonął. Płonie Karasin, jego cudownie ocala tylko gospodyni, ucieka z tego pożogi band nacjonalistycznych ukraińskich i wtedy już wie, że do tej owej mieściny tego Karasina wrócić nie może. Następne zostaje Bystrzyce. Bystrzyce to znów maluteńka miejscowość. W tej kaplicy organizuje kolejny kościółek, czy kolejną świątynię. Znów ratuje się cudownie, nie jest wtedy w Bystrzycy, w innej miejscowości, że Bystrzyca spłonęła, więc kolejna miejscowość idzie do Dermanki. W Dermance jest dość długo, sobie zanotowałem, od września 41 aż do jesieni 43 roku, więc sporawy, dłuższy czas. I właśnie z tej Dermanki przekracza ów kordon, o którym tutaj zostało wspomniane przez pana Piotra, przekracza ten kordon właśnie dawnej granicy po traktatach ryskich i tam dociera do dwóch miejscowości, do Chorodnicy i do Medwiedowa. I w tych miejscowościach organizuje życie parafialne. I rzeczywiście tutaj entuzjazm i łzy ludzi, którzy od rewolucji październikowej nie widzieli ani księdza, ani nie mieli okazji skorzystać z żadnego sakramentu. W Chorodnicy ma nieszczęście, że kościół został zamieniony, bo był kościół rzeczywiście w Chorodnicy, ale został zamieniony na radiostację. Z tą radiostacją myślę, że teraz tutaj coś brat Krzysztof nam opowie historię, bo są każde miejsce jest naznaczone jakąś niezwykłą historią, która się szykuje na wspaniały scenariusz do dobrego filmu. I w tej Chorodnicy spotyka go kolejny dramat związany właśnie z tą radiostacją, ale to przez to, że już wpływy są niemieckie. Zostaje właśnie wtedy z tej Chorodnicy przez policję ukraińską aresztowany i przez skazany do więzienia do Ludwipola. Ale myślę, że tu nie chcę uprzedzać. I druga jest właśnie to Medwiedewo, kiedy znów utraci Chorodnicę, Chorodnica znów płonie. Mam nadzieję, że dowiemy się, jakie są dramatyczne historie, bo przecież ta partyzantka ukraińska przesuwa się, a wraz z nim mordowanie, palenie wsi, bo to o to chodziło. Wreszcie go zastaje Medwiedew. Tam spotyka niesamowicie odrazną panią Ostrowską, starsza kobieta, represjonowana wielokrotnie za wiarę katolicką. Po stronie, powtarzam, tego wschodniego kordonu, czyli tej części dawnej Rzeczypospolitej, która została utracona po rewolucji październikowej. I ona potrafi, ta starsza kobiecina, z powłamywanymi palcami swoich rąk, która była torturowana za wiarę w Boga i za przyznawanie się do katolicyzmu, kładzie się na progu mieszkania czy pokoju, w którym nocuje Serafin, aby nikt nie wszedł do niego czasem i nie zrobił mu żadnej krzywdy.
najpierw musiałby ją zbudzić, a tata robiłaby odpowiedniego oczywiście hałasu i rabanu, chroniąc go i jego życie przed uprowadzeniem czy aresztowaniem. Takie są właśnie wypadki tych miejscowości za kordonem tak zwanym. I myślę, że o tych kilku historiach, a to są bardzo bogate, ciekawe historycznie, myślę, że zaraz zobaczysz, to coś powie. No, brat Błażej wspomniał o tym dziwnym sposobie podróżowania i trudnościach, aby dostać się do miejsca przeznaczenia, i to jest charakterystyczne dla czcigodnego sługi Bożego, że podczas tych swoich podróży musi korzystać z bardzo różnych środków lokomocji. Często bardzo długie dystanse musi pokonywać piechotą, przy różnych warunkach pogodowych, jeździ autostopem, gdzieś na przyczepie, oczywiście też komunikacja, tak jak pociągi, ale też komunikacja lotnicza, więc wszystkie środki komunikacji dostępne w tym czasie. To już troszkę tak wybiegło może za ten okres, bo właśnie to można powiedzieć, że przez cały okres swojego życia wykorzystywał właśnie wszystkie możliwe środki, aby szerzyć Ewangelię, aby wspierać katolików, Polaków. No, jesteśmy teraz po 22 czerwca 1941 roku, a więc Armia Czerwona wycofuje się z tych ziem z Wołynia. Tam wchodzi armia niemiecka. Są też oddziały nacjonalistów ukraińskich. Po kolei czcigodny sługa Boży traci swoje parafie. Bo on był świadkiem wszystkich rzezi, tak? Bo on był też w Hucie Starej. Tak, to już tak, na końcu. Tak, bo tu już mamy lata 41-43, tak, powiedzmy, tak, do wycofania się 27 Dywizji Wołyńskiej, tak? Która to był taki... I to powiedzmy właśnie o tym, że on był kapłanem Wołyniaków, tak? Znaczy opatrzność Boża nad nim bardzo czuwała, bo rzeczywiście jest tak, że jakby ta pożoga szła za nim, dlatego że on w sposób cudowny jakby unikał miejsc, które były spalone i wymordowane, prawda? Po kolei traci i to Bystrzyca, Stara Huta, Niemilia, przecież Karaśnik, tak, to opowiedzmy, bo to są symboliczne miejsca jakby, i to formowało też jego, a także jego stosunek potem do Ukraińców, właśnie te wydarzenia, tak? Pierwszy był Karasin, następnie Bystrzyce. Później on też wspomina o takiej filii tych Bystrzyc, z którymi była niemila. Następnie Edermanka. No i ta jego epopeja kończy się poprzez Milczyn, Medwedew, kończy się w Starej Hucie, gdzie stacjonuje oddział pod dowództwem, tak, polskiej partyzantki pod dowództwem porucznika, później kapitana Władysława Kochańskiego, pseudonim Bomba albo Wujek, mówię Bomba. Więc tam Polacy się czują bezpieczni. Jest to dość duży oddział, 300 ludzi, 300 żołnierzy. Później on rośnie coraz bardziej w siłę. No ale też w momencie, kiedy ten front wschodni nadchodzi, zbliża się, no to ten cichociemny oficer Bomba Wujek, Władysław Kochański, decyduje się jednak wycofać się z tamtych terenów, żeby nie wpaść w ręce Rosjan. Polacy są zrozpaczeni, no ale decyzja jest nieodwołalna. Zresztą w te ręce Rosjan wpada w taką zasadzkę, zostaje aresztowany. Natomiast no, czcigodny sługa Boży jakoś cudownie ta opatrzność Boża nad nim czuwa. On widocznie miał tą misję do spełnienia w planach Bożej opatrzności rozciągniętą na długie lata i właściwie nie ma go w tych wioskach, które płoną. On jest albo gdzieś na odpuście wtedy, albo u chorego i później się tylko dowiaduje, że jego parafia została zniszczona. Ludzie albo zabici, albo uciekli. No i ta Stara Huta później jest taką oazą spokoju, ale też tylko do pewnego czasu, no bo też właściwie tej wsi teraz nie ma, ona też zostaje zniszczona. Tam zresztą on też przechodzi chorobę tyfusu. No i tam później ostatecznie ten front wschodni przez te ziemię przechodzi i mamy znowu... A ojcze, jest tak, że
O ojcu Kaszubie mówi się, że jest ważny dla pojednania polsko-ukraińskiego. No był ważny dla Wołyniaków, to wiemy o tej historii, ale skąd ta opinia, że jest też ważny dla tego pojednania, dla Ukraińców, sam dla prawosławnych? Skąd to wynika? Znaczy jakby z samej obecności jego, gdzie chował tych pomordowanych w ramach ludobójstwa ukraińskiego, udzielał ich ostatnich sakramentów, chronił dzieci, jakby cały czas był przy tych owieczkach, tak? Nie zdrają się, skąd wytworzyła się jakby taki profil mówiący o tym, że ojciec Kaszuba może być ważny, czy jest ważny dla naszych relacji, dla tak zwanego pojednania. Tak? Skąd to wynika? Przede wszystkim Serafin, nie uciekając od tej sytuacji, która go spotkała, będąc najpierw we Lwowie, a potem w tej swojej odysei kapłańskiej, która była wspomniana, powiedział, że pozostanie tutaj tak długo, jak długo będzie choć jeden wierzący, który potrzebuje posługi kapłańskiej. Serafin nie dzielił. Serafin nie dzielił, czy to jest Polak, Ukrainiec, Rusin, kto to jest. Jeżeli to był katolik, który pragnął sakramentów, który pragnął posługi kapłańskiej, on do niego szedł. Są takie świadectwa już z nieco późniejszego okresu z Kazachstanu, gdzie jest na przykład wołany jako kapłan do umierającej osoby. I ktoś mówi, no ale to z Ruska. Nieważne. Ważne, że ona potrzebuje sakramentów, a ona jest prawosławna. Nieważne, nie ma tutaj prawosławnego kapłana. Ta osoba potrzebuje sakramentów. Serafin tutaj nie wybierał. Tutaj Serafin nie szedł tylko i wyłącznie do Polaków, ale do każdego, kto pragnął posługi kapłańskiej. Dlatego też zarówno przez nas, Polaków, jak i przez Ukraińców, jak i przez wszystkich innych, którym posługiwał, jest czczony, jest poważany, ponieważ on nie dzielił. Jest wiele świadectw właśnie mówiących o tym, że wszyscy szanowali czcigodnego sługę Bożego. Rosjanie, nawet ci urzędnicy sowieccy, miał w sobie jakąś taką godność, moc takiego oddziaływania, był prawdziwym takim duszochwatem, który chwytał duszę człowieka swoją osobowością, swoją posługą, duchowością. Myślę, że to też miało swoje znaczenie. No i kiedy czytamy jego pisma, jego wspomnienia, jego listy, tam nie ma jakiegoś wołania o zemstę, o odwet, tam była sama miłość, pragnienie pojednania. To właściwie wynika też z tego tonu, w którym pisze, no on relacjonuje właściwie suche fakty, no tak było, to się stało, pisze o tym, że właśnie tą wioskę Niemila święcił jak cmentarz. Właściwie kiedy on tam wrócił po tym, co się tam stało, po tej masakrze polskiej ludności, no to właściwie mógł to poświęcić tylko jako cmentarz. No to są tereny mi bardzo bliskie, ponieważ po Kądzieli moja rodzina dokładnie z Niemili, z Huty Starej pochodzi. Tak? I myśmy się ostatnio nawet, jak ojciec Serafin zapukał do mnie właśnie poprzez tą inicjatywę, to zastanawialiśmy się z mamą i z tymi, którzy jeszcze przeżyli, czy byli tacy, którzy w ogóle chrzcił w Niemili, dlatego że ja doszukałem się w tych świadectwach, które dzięki ojcom otrzymałem, że w 40 roku szkółkę organizował tam dla dzieci, tak, tak, a moja mama rok później się urodziła, więc też babka uciekła z moją mamą na niecały miesiąc przed wymordowaniem i spaleniem Niemili dokładnie, także to też są. I zastanawialiśmy się, czy przypadkiem te drogi z ojcem Serafinem się tej mojej rodzinie nie spotkały, no ale niestety przerwane są relacje ze względu na biologię i nie mogliśmy tego zweryfikować, bo to trzeba wiedzieć, że w ogóle Wołyniacy
jak była repatriacja, przyjechaliby generalnie bez papierów. To trzeba wiedzieć, dlatego że Ukraińcy nie tylko palili wsie, ale kościoły, mordowali kapłanów i niszczyli wszystkie ksiągi parafialne. Także nie jest możliwe nawet w oparciu o dokumenty dojść do tego tak naprawdę, kto kiedy był ochrzczony, czy kiedy miał komunię. To tylko z przekazów potem w jakiś sposób i świadectw, dwóch świadków, które znajdowało się w ten sposób to legalizowane. Ale dobrze, ale to jesteśmy już przy końcu rzezi wołyńskiej. Zbliża się front. Ojciec Serafin jest w Hucie Starej i przychodzi 45 rok, gdzie przenosi do Łódzka, o ile dobrze pamiętam, tak? Czy do Równego? Do Równego, dobrze. I to jest ten... zamykamy etap... Może jeszcze bym chciał coś powiedzieć. Proszę, że tak bardzo szybko przeszliśmy, ale takie... tu pytamy się, czy to jest taki łatwy dialog, porozumienie właśnie takie polsko-ukraińskie. Jak ono wyglądało? W tych strzępach jest kilka bardzo dramatycznych historii. Pozwólcie, że ja może wybiorę takich kilka, nie dlatego, żeby tutaj Państwa epatować dramatyzmem tamtych czerwonych nocy, które też się zaczęły po wojnie sowiecko-niemieckiej, czyli po 22 czerwca 1941 roku i płoną wsie jedna za drugiej. Ciekawa rzecz, że rzeź wołyńska zaczęła się od miejscowości, w których posługiwał właśnie ojciec Serafin. I to jest cud, że on wiele razy ocalał. To właśnie jedną właśnie historię chcę z ocalenia opowiedzieć i kilka dramatycznych. Wspomniała tutaj Niemilia, z której pochodzi rodzina pana Piotra. Jest tylko pozwolę wejść słowo, jeżeli brat Błażej pozwoli. Tak. Że taką ciekawostką jest też, że nie zachowały się żadne świadectwa, jakoby Serafin miał być ostrzeżony. Uwaga, tu uderzą. Ten cały splot, tak jak mówił ojciec Hieronim, słyszeliśmy na filmie, czuwa nad nim moc wielkiej ręki. Ten splot wydarzeń sprawił, że on w cudowny sposób unikał rzezi. Za każdym razem to był cudowny sposób. Nie było takie zwyczajne jakieś zjawisko, tylko akurat musiał opuścić tą wioskę. Akurat pojechał z posługą dalej. Akurat pojechał na odpust. Akurat zaprosili go na spowiedź. Akurat. I tak, właśnie ten splot tak wyglądał bardzo często. I teraz ta Niemilia wspomniana. On ją wspomina w swoich strzępach, czyli takich pamiętnikach, które już pisze w Kazachstanie, kiedy jest na odosobnieniu, na skazaniu, na zesłaniu. I on wspomina kilkakrotnie. Jest taki najbardziej chyba dramatyczny obraz tej Niemilii, kiedy go proszą, aby poszedł poświęcić cmentarz w Niemilii. Jakie było jego zdziwienie, bo on jest bardzo dyskretny. On nie bawi się, nie rysuje tych nie dramatyzuje, nie ma tej grubej kreski, kiedy opisuje te historie, które sam zna. I mówi, zobaczyłem, że tym cmentarzem jest cała wieś. Widziałem czarne kwadraty po spalonych domach, a w domach bielejące kości spalonych ludzi. Wieś była cmentarzem. To jest jego wspomnienie. Dramatyczne. Kolejne, kiedy spotyka mężczyznę przybitego do krzyża. Innym razem widzi człowieka rozłupanego na pół. Jeszcze innym razem pyta się, czy duchowny może być męczennikiem, kiedy jest mordowany. I opowiada także właśnie o bestialskim momencie, kiedy jeden z proboszczów w jednej parafii został przybity gwoździem dużym, głową czaszka została przebita i przybity do podłogi kościoła. Proszę Państwa, to są takie obrazy. Ucieczka. Wspomnijmy tą jedną z ucieczek, miło kilka, że raz konie skręciły, którym jechał furmanką zmęczony skądś tam. Skręcił inną drogą. Partyzantka czy ukraińska czekała na niego, a koń poszedł inną drogą. Innym razem zawołany do takiej miejscowości niedużej, nazywa się Zapruda, pojechał namaścić chorego, umierającego. I co się dzieje? Jest ostrzeżenie. Tu rzeczywiście ktoś, nie, w tym przypadku też nie było ostrzeżenia. Postanowił woźnica, który go wiózł, zmienić trasę. I jakże wielkie zdziwienie było, kiedy dochodzi do wioski, wszyscy mówią, przecież Ukraińcy czekają na ojca i na siostrę, bo miał taką siostrą jeszcze, czyli siostrą Leokadią, może jeszcze tu będzie okazja o niej wspomnieć. Gdzież, jak się o co stało? I znów zmiana trasy, ale innym razem już nie było tak fajnie. Ucieka, został spalony, rozebrany, plebania, również wieś spalona i udało się mu wyjść z tej sprzętu kościelnego i został u pewnej zaprzyjaźnionej rodziny, u Paszkowskich. Ale bandy ukraińskie namierzyły tę rodzinę i postanowiły się zemścić. Przyszły nocą i zamordowały całą rodzinę. Najmłodszą z córek przeszyto aż 18 razy nożem, ale nie zabito. Zastanawiano się, co z nią zrobić. I ta mała dziewczynka, 18 razy ugodzona nożem, udaje się uciec i dotrzeć do Chorodnicy, trafia do szpitala i cudem przeżyła. Jeszcze raz wspomniana Niemilia.
Uratowało się z tej niemili kilkanaście dziewcząt, wspomina ojciec Serafin, bo kiedy płonęła niemilia, to był prawdopodobnie, on tak mówi, październik, a wtedy było nabożeństwo różańcowe i kilka dziewczynek miało, proszę, maj, to był maj. Czy on myli? Może być nabożeństwo majowe w takim razie. On myli z październikowym? Tak jest, rzeczywiście, tu jest słuszna rzeźba uwaga. Niemili była z 27 na 28 maja 43 roku. Dokładnie, tak jest. I tu Serafin się rzeczywiście myli o charakter nabożeństw, ale jest nabożeństwo majowe i te dziewczynki poszły do sąsiedniej wsi. I te ocalały. I te z niemili ocalały. To są właśnie te dramatyczne wspomnienia, żebyśmy teraz przeszli do 45 roku, bo jeszcze jest fala 44 roku, kiedy drugi raz jest repatriacja Polaków, 44 rok się zaczyna, tak? Piąty, potem 55, druga repatriacja, 10 lat później następna. Tak, zgadza się 45, no ale to myślę, że następne. To jest niesamowite. I teraz muszą bracia to wytłumaczyć, tak? Już mamy układ poczdamski, tak? Polska zostaje okrojona. Sowieci wchodzą na nasze tereny, dobrze, i jest tak, że wchodzi do wagonu ze swoimi rzeczami ojciec Serafin z Polakami, którzy by podlegali tej pierwszej obowiązkowej repatriacji, tak? Zostali tylko starzy ludzie schorowani, przywiązani do ziemi, którzy chcieli umrzeć na swoim gruncie, tak? Tak, że tak powiem symbolicznie. I teraz wiemy o tym, że przed granicą, tak? Ojciec Serafin rzuca to wszystko i wraca. Mówi, że jak będzie dwóch Polaków, to ja będę ten trzeci, żeby im służyć. I teraz jest pytanie moje takie fundamentalne. Czy to był jedyny kapłan katolicki wtedy na Wołyniu, który dobrowolnie został? Czy to jest uprawnione stwierdzenie? W tym czasie myślę, że jest nieuprawnione, bo ojciec Serafin nie wiedział o wszystkich wydarzeniach. Natomiast z tego transportu repatriacyjnego był jedynym, który pozostał, bo zostaje w Zdołbunowie i rzeczywiście po jakimś czasie można bez omyłki powiedzieć, że ojciec Serafin był jedynym kapłanem na Wołyniu, który działał czynnie duszpastersko. Ale w tym okresie, o który zostało podane pytanie, nie możemy takiej odpowiedzi dać. Na pewno było kilku kapłanów, którzy współpracowali, którzy zostali, o których będzie się później dowiadywał o ojciec Serafin. Na pewno wszyscy nie wyjechali równocześnie. Jesteśmy właśnie w tym okresie już tej władzy sowieckiej. Jaka to była władza, to można chociażby też ze wspomnień Czcigodnego Sługi Bożego wywnioskować, kiedy oni wreszcie z taką trochę nadzieją myśleli o tej władzy niemieckiej po wejściu Niemców. Oczywiście tak naprawdę nie wiedzieli, jak to będzie wyglądało, ale mieli nadzieję, że będzie to chociaż troszeczkę lżejszy ucisk niż ten, który cierpieli właśnie wcześniej. Oczywiście spotkał ich srogi zawód. Ojciec Serafin właśnie mówi, że widział brutalność, pychę, te zbrodnie też Niemców, więc te jego nadzieje były płonne. Natomiast no, pokazuje to, że nie było łatwe życie w tym systemie. I właśnie ten 45 rok, kiedy on zostaje, musimy sobie uświadomić, że był to także okres aresztowań księży, okres ich wywózek, a więc chociażby w 1945 roku zostaje aresztowany biskup Adolf Szelążek, biskup diecezji łódzkiej, która obejmowała teren Wołynia. Księża, którzy zostali, większość z nich też zostaje aresztowana, ci, którzy się nie zdecydowali na wyjazd. A więc decyzja o pozostaniu w takich warunkach była decyzją heroiczną. Tutaj mogę wspomnieć chociażby księdza Władysława Bukowińskiego, który był w tym czasie proboszczem katedry w Łódzku. On zostaje aresztowany i wywieziony w 1945 roku do łagru. Dlaczego Czcigodny Sługa Boży nie podzielił losu tych ludzi? To jest jakaś tajemnica Bożej opatrzności, że on może działać. Zostaje ostatnim proboszczem w Równem i swoim działaniem obejmuje właściwie cały Wołyń. Dojeżdża do tych miast powiatowych dawnego województwa wołyńskiego, Ostróg, Łódzk, rezydując cały czas w Równem, Korzec, Zdołbunów,
Dubno, Sarny, a więc to były miasta powiatowe, gdzie on prowadzi swoją działalność. Przyjeżdża, odprawia Eucharystię, często też działa w okolicznych wsiach, więc to jest teren, ogromny teren jego działalności przy tych słabych środkach komunikacji wtedy po wojnie. No, była to wielka praca. Właściwie on wysiada z tego pociągu repatriacyjnego, sam nie wie właściwie jaką decyzję podjąć w tych warunkach. Wysiada w Zdobunowie i no i tak. Pozwolę Krzysztofie, tak, że może tak, najlepszym dla Państwa komentarzem będzie ten moment jego decyzji, bo on kilka razy będzie podejmował decyzję. To nie jest taka prosta sprawa, ale to była pierwsza, jakby można powiedzieć, najmocniejsza. On się pytał dziekanów, pytał się księży, co robić. Nawet w transporcie pyta się już, jadąc, powracając do Polski, co zrobić, wraca jego rodzina. Proszę Państwa, są dramatyczne sytuacje. Co z tą też repatriacją? No, proszę pamiętać, że wielu Polaków miało tam cały swój rodzinny dobytek. To była ich własność, ziemia. Potem wielu z tych rodzin utraciło swoich bliskich, byli w więzieniach, w łagrach, więc oni chcieli czekać na tych, którzy wrócą. Nie wszyscy chcieli tak entuzjastycznie opuszczać Wołyń. Czy repatriacja nie była takim aktem też szczęśliwości dla wielu? I właśnie ja tutaj się też nie zgodzę z panem, że to zostali sami starsi ludzie. A nie. Te zdjęcia chociażby, tam były i dzieci, i młodzi ludzie, którzy zostali, bo nie wiedzieli jak to będzie, a to była ich ziemia, to była ich gospodarstwa, ich ojcowizna, tak. Tu się wychowali, to była Polska. Nie dyskutujemy na temat przywiązania do tego terenu i przede wszystkim do polskości, bo ta repatriacja w ogóle służyła, żeby wyrwać ten korzeń, tak, prawda? I dlatego były dwie fale tej repatriacji, tak? No bo nie dało się później inaczej tak razem jakby tą zedrzeć, jakby ten grunt prawdziwy, te Wołynia w ogóle, tak. Kresów Wschodnich. Tak? I zapowiedziałem Państwu te słowa, pozwólcie, że przywołam z jego wspomnień, z jego strzępów. Myślę, że one najpiękniej i najpełniej skomentują to, co się wtedy w nim działo. Dojeżdżamy do Zdobunowa, jest pociągu repatriacyjnym. Myśli się kłębią, trzeba się decydować. Potem będzie za późno. Gdyby się kogoś poradzić, przypomina się jakiś głos. Ach, to ksiądz kanclerz Szyk. Mówi, ojcze, my musimy wyjechać. Wszyscy. Może ojciec pozostanie z pełnym prawem na decyzję. Zdaje się, że odpowiedziałem z uśmiechem. To już mi tylko brak sakry. Kiedy pociąg z trzaskiem buforów stanął, wziąłem walizkę w rękę. Pożegnałem się z jedną anielą i niepostrzeżenie przeszedłem tory. A rzeczy? Niech jadą do ojczyzny. Może niedługo będzie tam moja rodzina, a może także ja. To są takie momenty, które trudno czytać bez wzruszenia, trudno czytać bez jakichś emocji, bo to jest decyzja człowieka, który wie, że w tym momencie traci wszystko, co kocha. Traci parafian, traci rodzinę, traci ojczyznę, a za chwilę straci także prawo do wykonywania funkcji kapłańskich. No to jest rzeczywiście bycie pielgrzymem, człowiekiem bez niczego. Tak, i teraz mamy już, rozpędzamy się troszeczkę, mamy już okres stalinowski, tak? Do 1953 roku. Ojciec Serafin jest w Równym, prowadzi, ma swój kościół, swój parafian. Jeździ też po całym Wołyniu, włącznie z Lwowem, tak, i dalej na wschód. Kościół jest prześladowany w tym znaczeniu, że jest bardzo mocno ograniczony, reklamowany, jest tą część wywózki, wypchnięto też część kapłanów katolickich poza granicę, tak, nową utworzoną do PRL-u. W świadectwach, które chociażby w tej książeczce Państwo zdobędziecie, znaczy przeczytacie, jego posługa jest utrudniana, tak? To znaczy on, docierając do wiernych, robi to w nocy, w warunkach konspiracji, ale jeszcze jest tak, że ma możliwość, no, w cudzysłowie, legalnego wykonywania, tak, swojej funkcji, tak, w sposób ograniczony, reglamentowany, i rzeczywiście jakimś cudem jest, że on tam pozostał, ale już jest jedynym kapłanem na Wołyniu teraz. Teraz mówimy o czasach stalinowskich, tak, i to już jest uprawnione, tak, że jest jedynym kapłanem katolickim na Wołyniu, tak? Tak. Dobrze. Do 58 roku. Dokładnie. Może działać legalnie jako... Tak, i teraz i mamy ten 58 rok. To jest bardzo ciekawa sytuacja dla jego pozbawienia prawa do wykonywania posługi kapłańskiej, bo ona była przygotowana takim
kanonadą propagandową. Skąd my to znamy zresztą? Zaraz to jest ładna taka parabola do czasów współczesnych, tak? W miejscowej prasie pojawiają się artykuły oczerniające go, tak? Przygotowane. Tak zwany reportaż demaskatorski, no znany gatunek tak, literacki. Tak, gdyby to brat opowiedział, bo jest jakaś korespondencja z tym, co się teraz dzieje. Czy też na przykład działo się w latach 70., 80. PRL-u, kiedy SB przygotowywało tego typu akcje, które miały na celu no, zaszczucie, czy też sianie dezinformacji, jeżeli chodzi o kapłanów Kościoła katolickiego, tak? Te tak zwane reportaże demaskatorskie, to, no to była akcja dobrze przygotowana, ona się wiązała z wcześniejszym wywiadem, często podawały adresy jakichś osób współpracujących, chociażby z czcigodnym sługą Bożym, byli wymienieni z nazwiska, był podany adres, ta i ta osoba go przyjęła, tam pomogła, ta zbierała pieniądze na kościół, ale miało to swój cel, miało to mieć dalsze reperkusje. Więc można powiedzieć tak, proszę Państwa, szykany na ojca Serafina miały, można powiedzieć, przez cały czas jego bytności, od Równego aż po Kazachstan miejsce, z różną siłą i z różnym naporem. Jest przynajmniej nam wiadomo o czterech akcjach, a może nawet więcej, szykan na ojca Kaszubę. Pierwsza taka akcja ma właśnie w 58 roku, w styczniu, otóż w gazecie lokalnej, w gazecie z Dołbunowskiej w 58 roku, bodajże w styczniu, ukazuje się artykuł autorstwa Iwanienko Sowa Jeszczuk z religijną zawisoju, czyli z religijną, za religijną zasłoną. I zaraz w krótkim czasie, bo w kwietniu, dokładnie 11 kwietnia, następny artykuł na pani Nadeżdyn, Zjemni dzieła, tak, ksiądza Kaszuby, czy ziemskie dzieła księdza Kaszuby. W jakim celu są pisane te artykuły? Żeby ośmieszyć i zdyskredytować kapłana. W jaki sposób? Trzy rzeczy, które dzisiaj, po dzień dzisiejszy, są najbardziej nośne, czyli życie niemoralne, pazerność na pieniądze, no i co jeszcze można powiedzieć, czyli że był alkoholikiem. Skąd ten pomysł na alkoholizm? Że Państwa szpiedzy, których nie brakowało, ale także rozczarowani, powiem na przykład taką historię w tym okresie, kiedy przychodzi do niego pewien mężczyzna, który prosi go o ślub katolicki, ale już był żonaty. No i była przeszkoda, formalna przeszkoda kanoniczna. I Serafin się na ślub katolicki nie zgodził. Co się stało? Doniósł na ojca Kaszubę. Potem, więc ojciec Kaszuba był tak zmęczony, że kiedy go śledzono, widziano, że on się po prostu słania na nogach. Ale ze zmęczenia. Pomyślcie sobie Państwo, ten człowiek pokonuje setki kilometrów, dziesiątki może w tym czasie kilometrów, czasami setki, często na pieszo, czasami na furmankach. Dociera z dnia na dzień, odprawia mszę za mszę świętą, godzinami spowiada, a nawet czasami i całymi dniami. Były momenty, kiedy mdlał podczas po prostu mdlał, więc stwierdzono, że jest alkoholikiem. Potem, ponieważ mu zawsze towarzyszyły kobiety, które go odprowadzały. Dlaczego kobiety? Ja jeszcze o tym powiem, jak będzie sprawa w Kazachstanu. A to dlatego, że mężczyźni byli, pracowali w sołchozach i kołchozach. Więc częściej kobiety mogły zostać, nie wszystkie, ale zostawały w domu. Poza tym kobieta, która jedna szła za nim, poniosła mu tobołek z jego rzeczami, tutaj Państwo już widzicie przynajmniej jeden z jego paramentami liturgicznymi, a druga była przewodniczką i żeby ojciec nikim nie rozmawiał i pokazywała mu drogę, bo nie wiedział dokąd iść też, prawda? I oni nazwali, że miał właśnie podejrzane relacje z kobietami. A poza tym no najbardziej bolało Sowietów co? No pazerność na pieniądze. Ja potem, mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, powiem skąd ta idea. Poznali batiuszków prawosławnych i oni nałożyli pewną kalkę. Właśnie może już tu wspomnę, że już raz wspomniałem, że ksiądz musi wyglądać jak batiuszka. To znaczy na złoty krzyż, w ręku grubą walizę, dlatego ojciec Serafin chodził bardzo rzadko z walizką, najczęściej walizek nie nosił. Tym bardziej już wiele razy został okradziony i pozbawiony, że nie miał cienia wątpliwości, że było to niepotrzebne. Tylko paramenty liturgiczne, które powtarzam, niosła osoba za nim. Kobieta. No i wreszcie miał gruby portfel. No i ten gruby portfel był zawsze taką kością niezgody. Więc posądzono w tych dwóch artykułach ojca Kaszubę o niemoralność, o alkoholizm i o pazerność na pieniądze. Wszystko to było przygotowane oczywiście, aby pozbawić go tego urzędu proboszcza. Ale to bardzo podobne, co się działo na przykład z księdzem Jerzym.
To jest jakby w ogóle kalka taka sowiecka, która tylko kwestia była celownika, tak? Tu ksiądz Zych, tu ksiądz Jerzy Popiłuszko, tutaj Suchowolec, prawda? I dokładnie taka propagandowa kanonada najczęściej w tym schemacie działała. Także to co robiło SB, czy Departament IV, to jest kalka Sowietów. Także i to co teraz niektóre, że tak powiem, media robią, dokładnie to samo kontynuują. Także to jest taka ciekawa parabola, która, że tak powiem, pokazuje, bo ta przygotowana akcja propagandowa na konkretne decyzje administracyjne, które miała być uzasadnieniem, będzie miało ciąg dalszy, na przykład w Kazachstanie. Tak, tak. Ja jeszcze chciałbym wrócić myślą, jeżeli Państwo pozwolicie, do 1944 roku, bo reperkusje tego spotkania mają później dalszy ciąg. Otóż w 1944 roku ojciec Serafin znajduje się w takiej wiosce Syrgiejówka i jest po jednym z nabożeństw zaproszony, a nawet można powiedzieć nakazano mu przyjść do pewnego rosyjskiego, sowieckiego lejtnanta. I ten lejtnant próbuje wypytać, jakie będą nastroje Polaków, kiedy na tych terenach prowadzi się komunizm. Jak zareagują to Polacy? I jaka jest odpowiedź ojca Serafina? To też jest takie znaczące, jak gdyby w kontaktach, bo tutaj była Ukraina, teraz trzeba powiedzieć Rosja sowiecka. A noż jaki był? On mówi tak, gdyby ludzie byli aniołami, to powiedział, ten system komunistyczny mógłby, on odpowiada, być dobrą formą współżycia. Ale zauważył, że ten lejtnant nie za bardzo rozumie, co mówi, więc on próbuje jeszcze bardziej mu to wytłumaczyć, najlepiej, jak się tylko da po rosyjsku, i mówi tak, że w dzisiejszych czasach, kiedy już ma takie świadomość, to są prawie jego słowa, że sprawiedliwość społeczna ma jednego wroga, a jest nim ludzki egoizm. I on mówi, komunizm nie pokona tego wroga, dlatego się nie uda. I później po latach znajduje właśnie w jednej z książek sowieckich ten tekst, który jest mu przypisywany mniej więcej. Czyli rozumiemy, że ojciec Serafin też rozpoznawał, rozeznaje, ale od razu rozpoznaje, że komunizm jest utopią, że komunizm się po prostu nie uda. I to są jego słowa z 1944 roku. Zostaje wezwany po ukazaniu się tych artykułów w Stołbunowskiej gazecie, zostaje wezwany do urzędu do spraw wyznań, pozbawiony możliwości legalnego wykonywania pracy kapłańskiej. Od tej chwili nie masz prawa, tak? Takie słowa urzędnika do spraw wyznań zanotował. Ale oczywiście to jest też pretekst do zamknięcia wszystkich tych kościołów, w których on działał, właśnie w tych miastach województwa dawnego wołyńskiego. A więc pretekst do zniszczenia kościoła, do pozbycia się niewygodnego człowieka, jakim był czcigodny sługa Boży, który mieszaje w rabocie, tak? Tak oni mówili, ci rosyjscy urzędnicy, że przeszkadza w pracy, że ta jego praca jest przeszkodą w ateizacji, w tym zapanowaniu systemu komunistycznego na tych terenach. No to tylko pamiętajmy, że w tym czasie ojciec Kaszuba, no to jest jednak polski ksiądz katolicki, tak? On jest bardzo ważną postacią dla tych resztek Polaków, którzy na tym obszarze zostało, tak? Tam nie ma polskich szkół, tak? Tam nie można swobodnie mówić po polsku, to nie jest język urzędowy, tak? Właściwie tylko Kościół katolicki, liturgia i ta pamięć jakby no, kultywowała polskość na tym terenie. Także to jeszcze oprócz walki z Chrystusem, z Kościołem, z religią, z systemu sowieckiego, jeszcze była walka z polskością, tą, którą oni najbardziej nienawidzili, tak, i im bardzo przeszkadzała. No i tu to jest jeszcze jakby jedna strona, to jest awers tej samej monety, że władze administracyjne zabroniły wykonywanie tej posługi, bo ona była koncesjonowana w tym znaczeniu, ale i w ramach tego feudalnego systemu został wymeldowany podstępnie i nie miał przez to prawa żyć w równym. I od tego czasu ojciec Serafin już jest pielgrzymem, tak? Nie przypisanym do pańszczyzny. Chciano zmusić także do repatriacji do kraju, do Polski. Oczywiście on się nie dał i co więcej, tak ludzie wspominają, że on nie chciał też, żeby oni wyjeżdżali, żeby Polacy opuszczali tę ziemię. On chciał, żeby jednak trwali, żeby zachowała się tam wiara, żeby
później, żeby walczyli o kościoły, żeby te komitety przykościelne słały jakieś petycje. To było duże ryzyko oczywiście dla tych ludzi także. Może tak. Jak jeszcze wyglądała taka sprawa jego duszpasterstwa? Może takich troszkę tych ciemniejszych kresek dołożę. Jest taki moment, kiedy on wyjeżdża na jakąś parafię i zostaje mimo wszystko, że to już jest Związek Radziecki czy Sowiecki, złapany przez Ukraińców mimo wszystko. I co się dzieje? Bardzo niemiła sytuacja. Zostaje bardzo daleko więziony, pobity, rozebrany do naga i rzucony do rowu. Jest tak pobity, że traci przytomność. Całą noc spędzi w tym rowie. Rano się obudzi, przerażony tym, co się stało, odnajduje rzekę, myje się nad rzeką, spotyka innego Ukraińca, który widząc, rozpoznaje z nim księdza nagiego, daje mu ubrania i wozem go zawozi do najbliższej miejscowości. Widzicie Państwo, to nie jest jednowymiarowy obraz. Jedni go uprowadzili, pobili, a drugi dał ubranie i go odwiózł do polskiej wsi. Co więcej, proszę Państwa, 11 kwietnia 1958 roku ksiądz, ojciec Serafin Kaszuba staje się tak zwanym księdzem, który pracuje jako duszpasterz wędrowny. Jako taki wędrowiec, niektórzy chcą mu nazwać, przyrobić twarz włóczęgi, ale włóczęga to Sowieci mu taką, że tak powiem, gębę przyprawili. Żeby Państwo teraz zrozumieli, trzeba przedstawić jak gdyby trzy typy duchowieństwa, które po II wojnie światowej pracują na terenach Związku Radzieckiego. Bez tego obrazu trudno nam będzie zrozumieć i go gdzieś tutaj zakwalifikować. Proszę Państwa, od 1945 roku aż do powiedzmy tej pozornej wolności na terenach Związku Radzieckiego istniały trzy rodzaje duchowieństwa, trzy rodzaje kapłanów. Pierwsi to byli tzw. kapłani pracujący legalnie. Jacy to były? To były dwie grupy. Pierwsza to byli kapłani wyświęconi do 1945 roku. Dlaczego do 1945 roku? Dlatego, że od 1945 roku jest właśnie podział, ta wojna zamyka rozdział, więc stają się obywatelami Związku Radzieckiego, Sowieckiego i te księża z diecezji, szczególnie pińskiej, lwowskiej, wileńskiej i łódzkiej, stają się obywatelami nowej rzeczywistości, ale za to a prawie wszyscy, albo większość, bo to jest roku pytanie, czy był jednym księdzem, zostają wysłani do różnych placówek, żeby im zmienić tożsamość, to znaczy na zsyłkę lub różnych miejsc, które miały ku temu służyć. Na zesłania, na Sybir. I ci księża wracają, mają mieć zmienienie ideologicznie, ale po tym powrocie otrzymują prawo, otrzymują obywatelstwo radzieckie i otrzymują dokumenty. I mogą działać od tego momentu. I to jest pierwsza grupa księży, którzy mają legalnie działających. A druga legalna po 1945 roku to wszyscy księża, którzy skończyli jedyne zachowane w Związku Sowieckim seminarium w Rydze. Czyli jeżeli byli ważni wyświęceni, otrzymali skierowanie do pracy duszpasterskiej przez swojego ordynariusza i otrzymali jeszcze odpowiednie papiery i dokumenty z władzy sowieckiej, ci mogli legalnie pracować w Związku Sowieckim. To jest pierwsza grupa. Kapłani legalni i tacy byli. Drugą grupę stanowili ci kapłani, którzy nie otrzymali ani obywatelstwa, ani prawa do przebywania na terenach Związku Radzieckiego, ani nie mieli tożsamości czy obywatelstwa, nie dostali dokumentów i mieli zakaz pełnienia funkcji kapłańskich. I do tej grupy po 1958 roku, po sprytnym wyrzuceniu go, oszukaniu, że otrzyma inną parafię poza równym, albo na terenach Białorusi, albo... Sambor na Ukrainie. Tak, w Samborze. Ojciec Serafin musiał zrezygnować, czyli się, proszę, wymeldować. I od tego czasu nikt go już nie zameldował. I od tego momentu ojciec Serafin jest należy do tej drugiej grupy. Tak, no właśnie, to się nazywa, lepiej nazywać, wydam, duszpasterzy wędrownych. Duszpasterz wędrowny, jakbyśmy go nazwali, bo możemy tysiące nazw poszukiwać, ale to jest duszpasterz, czyli działa potajemnie, nie ma żadnych dokumentów, przemieszcza się z miejsca na miejsce, działa anonimowo, działa pod zmienionym nazwiskiem albo ma jakiś pseudonim i do tej grupy włączy się właśnie, to jest cała praca w Kazachstanie, ojciec Serafin i trzecia tak zwani podpolni. To byli księża wyświęceni podziemni, tak zwani, wyświęceni potajemnie, dla bardzo wąskiego grona
osób, o które oni wiedzieli, że są kapłanami, i on wiedział, że to są jego wierni. To były trzy grupy duchownych na terenach obecnej Sosnowca. Ja przeskoczmy, bo to jest jeszcze taki bardzo ciekawa jakby opowieść o tym kościele, tak niezłomnym, bo tu ojciec Warachim o tym wspomniał na tym filmie, że kiedy w 69 roku ojciec Warachim przyjechał wreszcie do Polski po kilkudziesięciu latach, tak, podleczy się, był suchotnikiem chorym na gruźlicę, no spotkał się dwa razy z księdzem prymasem, raz dwa tygodnie. I tu ojciec Warachim wyraził pewne przypuszczenie, że z racji tego, że papież takie ekstra uprawnienia na obszar sowiecki udzielił księdzu prymasowi tysiąclecia, ten na zasadzie delegacji mógł wyświęcać na biskupa, bądź jakoś fajnie nazwał to po łacinie, ja nie zapamiętałem tego, a dla konkretnej sprawy. I to się rzeczywiście nawet w udzielonym wywiadzie dla ojca Warachima przez ojca Serafina w 1969 roku przebija, że mógł mieć ojciec Serafin specjalne uprawnienia do wyświęcania kapłanów albo udzielania innego sakramentu. Tak? To jest jakoś obarczone jakąś tajemnicą, bo tak działał ten Kościół, znaczy nie na zasadzie papieru, tylko spotkań i ewentualnych decyzji przekazywanych ustnie, tak? Ale wiemy o tym chyba, no to jest bezsprzeczne i pewne, że ksiądz prymas miał takie uprawnienia od Ojca Świętego na obszar sowiecki, udzielania właśnie, czy wyświęcania biskupów, tak, na konkretną sprawę, tak, i ojciec Serafin taki mógł być. Zresztą, i to kolejny przeskok, że tak powiem, owoce Soboru Watykańskiego II, te też negatywne związane nieprzyjęciem go i rozłamem przez na przykład biskupa, arcybiskupa Lefebvre, też miały miejsce w 76-77 roku na terenie Sowietów w Kazachstanie i ojciec Serafin, Uzbekistanie, dobrze, ale generalnie i ojciec Serafin interweniował w tych sprawach, bo ten rozłam, to opowiedzenie się przeciwko Soborowi, a za biskupem Lefebvre też dotknął obszaru sowieckiego i też na podstawie prawdopodobnie jakichś uprawnień ekstraordynaryjnych udzielonych mu przez prawdopodobnie księdza prymasa, no dokonywał tej naprawy reakcji związanej właśnie z Soborem Watykańskim II. Ale to jest bardzo ciekawy obszar, bo tutaj on jest niezbadany i nie ma dokumentacji, tylko są jakieś świadectwa i pewne poszlaki z tym związane, ale to też jest obszar dyskrecjonalnej działalności Kościoła katolickiego na obszarze Związku Sowieckiego. Badania trwają na tą sprawą właśnie. Badamy teraz notatki księdza prymasa, może tam coś odkryjemy, no bo z tych pism, które się zachowały czcigodnego sługi Bożego, nie jesteśmy w stanie właśnie powiedzieć nic więcej. Wszystko to, co Pan już właściwie powiedział, no to jest to. I tak jest, tak tyle wiemy na tym etapie. Epizod z kardynałem Wyszyńskim. Proszę Państwa, to jest bardzo trudna, jak tu słyszymy, i nieprzebadana historia. Ona domaga się rzeczywiście rzetelnych badań i my nie mamy źródeł, a to nie dlatego, że my nie chcemy, tylko po prostu są utajnione i wiele rzeczy nie mamy też jako i wspólnota zakonna do niego dostępu. Dlatego musicie Państwo to też zrozumieć, że my nie możemy czegoś powiedzieć, czego sami nie wiemy. Tu jest tylko domniemanie. Wysoce prawdopodobne domniemanie, że mogło dojść do takiej sytuacji, że ojciec Serafin był wyświęcony na biskupa lub, tak jak tu zostało powiedziane, nie wiem, czy jest to prawnie możliwe, do jednej takiej sprawy, więc wyświęcić jeszcze innego biskupa, bo żeby wyświęcić innego biskupa trzeba było dwóch konsekratorów, tak? Biskupów świadków, mogło nie być tylu na całym ówczesnym Związku Radzieckim, więc taki by się przydał, żeby mógł konsekrować następnego, a ten mógł wyświęcać innych kapłanów, właśnie tych podpolnych, czyli podziemnych, bo ku temu miałoby to służyć. Tak, kardynał Wyszyński miał takie prerogatywy, proszę Państwa. Ponieważ w czasach okresu stalinowskiego w Polsce wszystkie ziemie, które Polska utraciła, jako prymas Polski były pod jego jurysdykcjami. No i tu, też dla Polaków, którzy tam byli. W tej książce Państwo zresztą znajdziecie taki epizod, ale się, znaczy to w ogóle dla mnie to jest, znaczy jacy mocarze pracowali na obszarze Imperium Zła, jeżeli chodzi o kapłanów, to jest nieprawdopodobne. I właśnie
O tym, co mówi brat, jest tu mowa o profesorze Henryku Mosingu, przepraszam, dobrze czytam, który był na terenie Lwowa dyrektorem Instytutu Epidemiologicznego we Lwowie. To był profesor, który był tajnie przez prymasa tysiąclecia wyświęcony i który działał w rzeczywistości sowieckiej i znał się z ojcem Serafinem. Zresztą to jest znana postać bardzo ważna dla zwalczania tyfusu plamistego na terenie Związku Radzieckiego. To właśnie ten profesor, ksiądz, uratował setki, tysiące przecież dzieci przed tą epidemią, znajdując bardzo sprytny sposób zresztą na wszawice. Dopiero teraz się go odkrywa. On zmarł stosunkowo niedawno, w 1999 roku, ale w 1975 roku są te kontakty, one zostały zapisane. Wzmianka o tym profesorze jest i to właśnie był w sposób tajny, wyświęcony ksiądz. Podpolny. Tak, który normalnie pełnił jako profesor w strukturach państwa sowieckiego w sposób tajny funkcję kapłańską. I o tym ojciec Serafin wiedział, z nim się spotykał i konspirował. Lekarz, który nigdy nie był ani godziny w seminarium, no tak można powiedzieć, ale miał wystarczającą wolę i wiarę, żeby takim kapłanem podpolnym zostać. Zostały tu przypomniany wątek księdza kardynała Wyszyńskiego. Pozwólcie Państwo, że może tych kilka jeszcze informacji dorzucimy, bo zostały tak rzucone ad hoc, a to co możemy powiedzieć. Tak jak zostało powiedziane, ojciec Serafin przynajmniej dwukrotnie spotyka się podczas swojej choroby, leczenia choroby w szpitalu, kiedy leczony jest na gruźlicę we Wrocławiu, na Grabiszyńskiej, wjeżdża przynajmniej dwukrotnie na spotkanie z kardynałem Wyszyńskim. Z tego okresu zachowało się, on to przepisuje, list do swoich wiernych w Kazachstanie, gdzie przepisuje prawie dosłownie życzenia od kardynała Wyszyńskiego dla ojca Serafina, który jest w szpitalu, hospitalizuje się i kardynał Wyszyński ma mniej więcej pisać takie słowa, że wie o nim, pamięta, modli się za niego i ponieważ zbliżała się Wielkanoc, prosi, żeby przekazać wiernym mieszkającym w Kazachstanie jego życzenia i zapewnić go o swojej pamięci. No to dla mądrej głowy już te życzenia wskazują, jak bardzo ważną, jak gdyby pośrednikiem między Kazachstanem i kardynałem Wyszyńskim jest osoba Serafina Kaszuby. Nie bez kozery przyjeżdża do niego także na odwiedziny i dwukrotnie jest w Polsce ksiądz Bukowiński wspomniany, który przekonuje prowincjała ojca Hieronima, żeby mu pozwolił zostać na Kazachstanie. Bukowiński odwiedza go w szpitalu, napisze do swoich wiernych i powie, że takich księży potrzeba, ale niestety takich jest mało i trzeba się za niego modlić. I jeszcze jedna historia z siostrą zakonną. Otóż jest taka rzecz, odwołuje się Serafin do takiej rzeczywistości. Z nim współpracowała benedyktynka misjonarka, siostra Leokadia Czesława, która pracowała w Łódzku, a potem pomagała w różnych parafiach, najwięcej w Dermance. I ta siostra miała okazję wyjeżdżać do Polski i ona przywoziła mu informacje. I to też jest kontakt, to trzeba sprawdzić, więcej my nie wiemy. I ta siostra miała go zapewnić, że rozmawiała wielokrotnie z kardynałem Wyszyńskim i kardynał Wyszyński wszystkim kapłanom, którym on spotka, miał przekazać właśnie swoje zapewnienie, pozwolenie na pracy, czyli otrzymanie jurysdykcji, czyli zgody kościoła oficjalnego na pracę na tych terenach. Co więcej, zapotwierdzała, że ksiądz kardynał takie pozwolenie otrzymał od samego papieża. To jest kolejna informacja. Pojawiła się tutaj inna rzecz. Jeżeli by ojciec rzeczywiście Kaszuba był tym biskupem, to wskazuje to właśnie jedna z takich właśnie ważnych akcji. Tuż przed śmiercią, kiedy jest w stanie okrutnym, musi jechać do Uzbekistanu, do Taszkentu, bo w Taszkencie jest prałat, niejaki ksiądz Kalder Frunze, który uległ w presji podziału kościoła, owego Lefebvre'a w Szwajcarii, który nie przyjął nauki soborowej. I dzisiaj jest zgorszenie. Poruszony tym faktem, prawie umierający Kaszuba jedzie do niego, aby z nim rozmawiać i wyciszyć problem. Gdyby nie miał jakichś prerogatyw, nie musiałby tego robić. I Mosing. Z Mosingiem spotykał się kilkakrotnie i kiedy spotykał się, a wiedział, wychodził od swoich osób zaufanych, prosił, żeby nikomu nigdy pod żadnym pozorem nie mówiono, że spotykał się z Mosingiem. Owym lekarzem, który w 1961 roku w Laskach pod Warszawą otrzymał od Wyszyńskiego za zgodą także późniejszego papieża Jana Pawła II, czyli Wojtyły, pozwolenie na otrzymanie święceń kapłańskich.
nie bez kozery, jednym z osób, która zajmowała się naszym ojcem Serafinem Kaszubą, był ksiądz Jelonek, nasz współbrat, który tak jak właśnie ksiądz Mozing, też nie był ani jednej godziny w seminarium, był matematykiem, nauczycielem i został księdzem. Czyli nie tylko trzeba być na Ukrainie, można zostać też być w Polsce i takim kapłanem było zostać. Tak, to jeszcze ja zadam pytanie jakby o zasięg obszaru geograficznego, do którego dotarł ojciec Serafin, ale wracając coś do tajemnic tych szczególnych uprawnień, to ze świadectw, z książek, z tego wywiadu, który pozostawił po sobie spisanego z 1969 roku ojciec Serafin, który swojemu przełożonemu udzielił, no to oprócz zwykłych sakramentów, prawda, czy tych ekstra uprawnień związanych z wyświęcaniem, prawda, no bo to można było człowieka z Lwowa sprowadzić do Polski i w Laskach go wyświęcić, prawda, w takich tajemnicach, ale już w Kazachstanie, na Syberii, gdzie dotarł, przecież docierał ojciec Serafin, to już nie. Aż no, po Irkucku. Tak, no to dobrze, ale jeszcze są inne jakby funkcje bardzo ważne, związane w szczególności tej rzeczywistości przecież demonicznej, jaką był Związek Sowiecki. No to jest kwestia egzorcyzmów, prawda. No to mi osobiście też się narzucają takie, że tak powiem, ekstra uprawnienia, bo to tylko może biskup dać, prawda, takie uprawnienia na konkretną diecezję, tak? Ojciec Serafin mówi o wielu posługach. On nigdy nie wymienia związanych, że tak powiem, z czystymi egzorcyzmami, ale można się domyśleć, że musiał się zderzyć w swojej pracy kapłańskiej z takimi zjawiskami. I jak ten charakter się odczytuje, to nie wyobrażam sobie, żeby w sposób obojętny przeszedł do porządku dziennego. Jeżeli on potrafił 130 km zasuwać po to, żeby komuś udzielić choremu ostatnich sakramentów, albo pomóc chłopakowi, który cierpiał na dolegliwość, jechać 1000 kilometrów ze Lwowa, czy nie pamiętam z jakiej miejscowości, do Leningradu, bo znał tam, no to nie wierzę, że spotkał się z osobą, która miała dolegliwości ataków złego ducha, żeby obojętnie przez to przejść. Ale to jest taka tylko dygresja i ja mam podejrzenia, takie intuicje, że ksiądz prymas tysiąclecia uwzględnił też tą rzeczywistość. I tak pewno dał mu pełne uprawnienia, ponieważ prawdopodobnie była niemożliwa komunikacja taka, żeby odzyskać w danym momencie, tak. Więc on musiał mieć to z góry. Drodzy bracie czcigodni, nie powiem, gdzie nie był ojciec Serafin, już ewangelizując i walcząc o wiernych swoich na terenie Imperium Zła, ale gdzie najczęściej docierał, jak daleko? No, trzeba by od północy zacząć, a więc te republiki ówczesne, jak Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, schodzimy niżej, później tereny Wołynia, no i później dalej na wschód, Kazachstan, Uzbekistan, Taszkent między innymi i wiele miast Syberii, gdzie właśnie byli Polacy, zesłańcy z różnych okresów, aż po jezioro Bajkał, po Irkuck, a więc taki, może być taki półksiężyc od Bałtyku po Bajkał. Na północy Dźwińsk i Tartu, jak Państwo wiedzą, czyli Estonia. Tam docierał chociażby do ojca naszego kapucyna, który był jedynym misjonarzem. On pisze taki piękny list, gdzie mówi, zostało nas tylko trzech. Jest trzech kapucynów. Na Wołyniu pracuje z nim Hilary Wilk, jeszcze z na Wołyniu. Jeszcze nie wyjechał do Kazachstanu, a właśnie w Estonii nasz współbrat, który uczy się z różnych słowników niemieckich, różnych angielskich, uczy się estońskiego, ojciec Tadeusz Kraus, pracuje w Estonii. Tam prawie go co roku odwiedza. I do Dźwińska. W Dźwińsku trafia, bo właśnie jest ten okres przejściowy, kiedy zostaje tym duszpasterzem wędrownym, trafia tam do Dźwińska i w Dźwińsku najmuje się jako, bo miał trudno znaleźć pracę, najmuje się jako palacz w szpitalu przeciwgruźlicznym. Właśnie w Dźwińsku. Potem w Leningradzie pracuje, proszę Państwa, jako sklepikarz w sklepie z ziołami. Tam mu też pomaga bardzo znacząca postać jego życiu, pani doktor, pani Elżbieta Pawłowna, która go zaprasza chodzić do tych biednych chorych, do których nie chce trafić. I ona ich leczy za darmo, pomaga, a on ich modli się nad nimi, im błogosławi. To jest przepiękny moment. Ona sama miała rodzinę alkoholików, miała brata alkoholika, była na tym punkcie uwrażliwiona, więc docierała do tych najbardziej, można powiedzieć, zmarginalizowanych w Leningradzie, obecnym Petersburgu, osób. I tam, kiedy przyjeżdżał do niej ojciec Serafin, leczyć się wszystkim na co?
potwornie traci słuch. Ona jest jednym z lekarzy, który pomaga mu opóźnić proces głuchnięcia. Tak będzie się leczył we Lwowie, jak i właśnie w Leningradzie. Tak, bo tutaj dotykamy w sposób trochę nieświadomy, że ojciec Serafin to był taki apostoł z pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie oni żyli z pracy własnych rąk, prawda? On był też interligatorem, zdaje się, tak? Interligatorem, tak. Tak. Ciekawa rzecz. Nauczył się, ale jest tak, że w tej ukrytej swojej działalności, tak? Odprawiania msze w nocy u wiernych, prawda? Potajemnego dostawania się do chorych, udzielania różnych sakramentów, chrzczenia, przygotowania do komunii, to wszystko w ramach konspiracji, ale on normalnie pracował. I nie dość do tego, że stracił słuch na jedno ucho w latach 60., to był suchotnikiem, zresztą jak całe pokolenie, czyli gruźlików, tak? Ostatecznie jedno płuco mu wysiadło, całkowicie zostało zniszczone, tak? I to jest człowiek, który tytan pracy, a także, że tak powiem, nieoszczędzających siebie, co na tym filmie było powiedziane, że potrafi po dziesiątki kilometrów na tych bezmiarach, że tak powiem, obszarów wschodnich Sowietów, Kazachstanu, Uzbekistanu, czy właśnie Omska, tak, i tam dalej na wschód, jeździć tylko dla konkretnej rodziny, konkretnej osoby w celu posługi, tak? Znaczy to bardzo przypomina to, co się działo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jak i też jakby warunków tych katakumb, tylko te katakumby to nie były te pieczary, w których się spotykali w Rzymie chrześcijanie, tylko mieszkania prywatne wiernych, którzy przyjmowali, tak, i budowali ołtarze. Go, tak, musieli oczywiście zasłonić okna, to była pełna konspiracja, wybierano miejsca albo takie domy troszkę odludne, albo właśnie takie, gdzie większa jakaś grupa osób nie wzbudzi zainteresowania, ponieważ gdzieś to było przy ruchliwej ulicy, więc zależnie od sytuacji. Często było tak, że czcigodny sługa Boży musiał przyjechać do tego miasta i jeszcze nie udawał się od razu na to miejsce, gdzie była msza święta, ale szedł na przykład do lasu, tam musiał przeczekać aż do zapadnięcia zmroku w różnych warunkach pogodowych. Dopiero wtedy wychodził, szedł na mówiony adres, żeby jak najmniej osób go zauważyło. I tam się odbywały właśnie te wszystkie liturgie, msza święta, spowiedź, małżeństwa, pierwsza komunia dzieci na przykład, jakieś nabożeństwa majowe, adoracja Najświętszego Sakramentu. Z tego okresu też pochodzą te nasze pamiątki. Może brat Mateusz. I też bardzo mocno kojarzy się z sytuacją Norwegii podczas tego, gdy została sprotestantyzowana, gdzie Kościół zszedł do podziemi i stworzył się pewien kanał, mianowicie, że jeżeli pojawiał się już jakiś kapłan, a naprawdę ciężko było kapłanów, to był prowadzony przez konkretne osoby do konkretnych wspólnot, które nawet nie wiedziały, kto kiedy przyjdzie oraz do jakiej wspólnoty kapłan będzie prowadzony, po to, że jak jedna osoba z łańcucha zostanie złapana, to żeby reszta go nie wydała. I tu działało bardzo podobnie. Serafin na przykład szedł prowadzony przez kogoś, jakiegoś chłopca, jakąś kobietę, do konkretnej wioski albo do konkretnej rodziny i w ogóle nawet nie wiedział, gdzie on pójdzie. Nie wiedział, gdzie będzie. A także te osoby często nawet się nie spodziewały, że przyjdzie ksiądz. Jest też bardzo ciekawe w jego korespondencji, tej próbkę Państwo macie rozłożoną korespondencję, Serafin bardzo dużo pisał. Naprawdę jest mnóstwo jego listów, tych, które się zachowały. To są całe segregatory akt wypełnione jego listami. Bardzo często korzystał z poczty. Nie podawał przez jakieś osoby zaufane, ale wysyłał za pośrednictwem poczty. Macie Państwo świadomość, że taki list był odczytywany przez stosowne władze. To nie jest tak, że on sobie przychodził do Polski, przychodził do jego rodziny, przychodził do przełożonych, przychodził do wspólnot, do przyjaciół. Ten list na pewno był odczytywany. Więc bardzo często te listy są w pewien zmyślny sposób zaszyfrowane. Wydaje się, że to są zwykłe jakieś życzenia, ale jak ktoś się dobrze w nie wczyta, to znajdzie, co jest tym sensem właściwym. W tych listach dzisiaj my mamy problem z odczytaniem, do kogo on pisze, o kim on pisze. Na przykład pisał pseudonimami, skrótami, pisał do Pipka. Kto to był? Trzeba się wgryźć, wiedzieć, kim on był. Pisał na przykład do Marii Z. Prawie jak dzisiaj, gdy podaje się jakiegoś przestępcę, prawda, żeby podać nazwiska. Dziś musimy wiedzieć, kim była ta Maria Z. Albo do Mar Z. Kto to był?
I dziś próbujemy to odczytywać, bo taką była konspiracja. Oni cały czas bali się, że w jakiś sposób to zostanie ujawnione, przechwycone. A Serafin, to, co ciekawe, nie bardzo bał się o siebie. Pisał bardzo oficjalnie o tym, co on robi. Bardzo oficjalnie, gdzie jest, czym się zajmuje. Aż dziw, że tak był odważny. Ale bardzo zabezpieczał osoby, o których pisze. Osoby, o których podaje dalej, których poleca jednym i drugim. Oni mieli jakąś taką między sobą już stworzoną siatkę, którą dziś albo być może nigdy nie rozszyfrujemy. W jaki sposób to funkcjonowało, w jaki sposób to działało, do kogo pisał, z kim się spotykał, nie wiemy tego do końca. Możemy tylko się domyślać. Jak dziś mamy takie wydanie quasi krytyczne, to nie zdanie do końca krytyczne, jego korespondencji, a to ci, którzy przeprowadzali badania tymi listami, podopisywali mniej więcej od kogo czy o jaką sytuację mogło chodzić. Ale to jest taki też ciekawy temat, który wymaga naprawdę głębszego zbadania. Jak była to wielka konspiracja, niech Państwu posłuży też taki, takie spostrzeżenie, że kiedy jest już w Polsce, w 69 roku trafia na dwie nasze placówki, na rekonwalescencję, są to placówki górskie, istnieją po dzień dzisiejszy, to jest Tenczyn i Skomielna Czarna. I kiedy jest w Tenczynie, w 69 roku ówczesny jego prowincja, ojciec Hieronim, postanawia z nim zrobić wywiad. Niedokończony, co prawda, wywiad. I kiedy zadaje mu kilka pytań, a dotyczą one jego pracy w Kazachstanie przede wszystkim. Ten człowiek odpowiada bardzo długo i dość ciekawie i padają tylko dwa nazwiska, ale już osób nieżyjących. Nawet swojemu prowincjałowi na terenie Polski w 69 roku nie był w stanie powiedzieć ani jednego nazwiska zakonspirowanego. A jaka to była też konspiracja, pozwólcie, że dokończę tą myśl, żeby zamykać. On pisze swoje pamiętniki w takim, można powiedzieć, takiej myśli, taki ma pomysł, że każdy dzień przypomina mu świętego. Święty odwołuje go jakiegoś wspomnienia, albo z jego dzieciństwa, albo z jakiejś pracy, z jakiejś parafii, gdzie był patronem. I pewnego razu przypomina sobie, że jest wspomnienie świętego Aleksego. Poznał go jeszcze jako gimnazjalista z pieśni o świętym Aleksem i stał mu się od tamtego czasu bliski, bo jak sam stwierdził, również on był sądzony za żebractwo. I teraz posłuchajcie, jak rozważa o świętym Aleksym i tym rozważaniach, jak pokazuje, co go spotkało jako księdza, już jako księdza pracującego potajemnie, czyli duszpasterza, który pracuje jako ktoś, kto nie ma prawa wykonywania funkcji kapłańskiej. Pozwólcie, że przeczytam. Po nieobjętych przestrzeniach kraju rad nie dano by ci tak łatwo umrzeć, mówi, zwraca się do świętego Aleksego. Niepoznanym przed progiem ojcowskiego domu byłbyś wielokrotnie opisany, fotografowany, badany, odbito by cię na więziennym papierze odciski twoich palców i całej dłoni, jak to się czyni z notorycznymi złoczyńcami. Potem usłyszałbyś, że jesteś darmo zjadem i dotychczas nie zrobiłeś nic pożytecznego dla społeczeństwa. Potem wodziliby cię po różnych instytucjach, których za twoich czasów nie byłoby. Oglądaliby cię w najdrobniejszych szczegółach, dyspenser weneryczny, przepraszam. Wreszcie byłbyś ostrzyżony, ogolony, wykąpany razem z czeradą podobnych tobie, bo przecież teraz tytułu nie ma. Wreszcie wywieziono by cię do jakiejś arykte na pokutę za lata wędrówki. Rozumiecie Państwo, opisał swoją historię, odnosząc się do świętego Aleksego. Ogolony, ostrzyżony, kąpany nago, można powiedzieć, inwigilowany we wszystkich częściach, obfotografowany, opisany i jeszcze wzięto z niego wszystkie odciski palców jak złoczyńcy. Jak mógł się czuć ksiądz, który był tak traktowany przez władzę sowiecką? Tak wspomniał o swoim pierwszym uwięzieniu właśnie w Arykty. No, jego życie można by porównać z życiem jakiegoś agenta w tym czasie ukrytej działalności, ponieważ wiele takich elementów takiego życia jest. Są skrzynki kontaktowe, a więc ludzie, na których adresy można pisać listy do niego. Są takie skrzynki kontaktowe, które przechowują jego rzeczy. On trochę rzeczy miał, bardzo lubił książki. W pewnym momencie skonfiskowano w jednym z tych punktów jego książki i on bardzo nad tym ubolewa, że właśnie to się stało.
A więc później zmienia, właściwie on nie miał adresu, ktoś go kiedyś zapytał, jaki jest twój adres, a to tak po lwowsku odpowiedział, to Związek Radziecki. A więc cały ten obszar. Inny element tej konspiracji, na przykład kiedy gdzieś tam się przemieszczał, no to inne osoby niosły jakieś jego rzeczy, które gdzieś tam akurat musiał przewieźć. Nie on sam, ale właśnie ktoś inny. Inne elementy takie konspiracyjne, chociażby te paramenty liturgiczne, mała skrzyneczka. Gdzieś tam notuje, że nawet przy rewizji miał jakiś taki specjalny kielich, że nie zorientowano się, że jest to kielich do odprawiania Eucharystii, jakiś rozkręcany. Myśleli, że to jakieś naczynia toaletowe. A więc on podlegał różnym rewizjom, zatrzymaniom, był wiele razy zatrzymywany, przeszukiwany, przesłuchiwany. Jakoś z tego wszystkiego wychodził obronną ręką. No dwa razy został zesłany, był porywany, tak, a więc... Była taka historia, podobna sytuacja, były dwa takie ciekawe napady na niego, a może nawet trzy wspomnienia. Pierwsze było już na Ukrainie, kiedy... Tak, ale mówimy o Kazachstanie teraz. Kiedy ukrywał się i zostaje przechwycony i znów zostaje obity, porzucony w rogę. I rano docierała się, ja wtedy ten wątek pomyliłem. Ale 130 kilometrów dalej. Tak, uprowadzony, dokładnie 100. W Celinogradzie zostaje uprowadzony przez milicję. Milicja wywozi go 100 kilometrów za Celinograd i porzuca go pobitego wrogiem. Ale ko tego rowu gdzie Celinograd znajdujesz... to jest obecna, dawna Astana, obecny Nur-Sultan, tak, czyli Akmolinsk za czasów Rosji Sowieckiej, potem carskiej, potem Celinograd, następnie właśnie Astana, a dzisiaj od kilku lat już Nur-Sultan. I teraz proszę Państwa, jaka sytuacja? I on dociera do rzeki, myje się, dochodzi do siebie i nad rzeką spotyka Niemca, który łowi ryby i ten go zabiera do siebie. Bo to jest jedno z takich spotkań. 100 kilometrów od Celinogradu, bez niczego. Człowiek pozbawiony rzeczywiście, no powtarzam, no obity na kwaśne jabłko. Jaka historia? Ja jeszcze bym chciał nawrócić, bo miałem kilka powiedzi, ale już myślę, że wystarczy, żeby nie patować Państwa takimi dramatycznymi sytuacjami, ale jeszcze o konspiracji. Konspiracja, bo on musiał być skonspirowany, więc jak się do niego zwracali wierni? Najpiękniejsze jest to pierwsze spotkanie w 1961 roku, kiedy przyjeżdża, leci samolotem, bo pracuje wtedy na Krymie, z Krymu leci do Moskwy, z Moskwy potem dociera na Kazachstan i dociera do Tajindży. Jest jesień, błoto, wie, że ma na Zapadnej odprawiać. Wchodzi, szuka tej ulicy, znajduje ją i ludzie rozpoznają w nim od razu księdza. A wyglądał jak włóczęga. Niesamowita zdolność rozpoznawania, że to jest nasz człowiek, to jest ksiądz. I tak zaczyna się jego praca na Kazachstanie w 1961 roku, tak naprawdę potem dopiero wrócił w 1963 na jesień. I do czego zmierzam? Jak go nazywali ludzie? Bo przecież nie można było się zdekonspirować. Dzieci nazywały go Diadia, tak? W Rosji, czyli wujek. Starsi nazywali go czcigodny ojciec. Natomiast on konspiracyjnie podpisywał się na dwa sposoby. Albo Serafin, albo wspomniany tu w tym materiale filmowym Lojzek. Bo miał na imię Alojzy, to było jego imię chrzcielne, a zdrobniale Alojzy to był Lojzek. Niestety władza sowiecka nie wiedziała, że tak ma na imię nasz Serafin Kaszuba i też nie znała jego zakonnego imienia, bo to był zawsze ksiądz Kaszuba, ksiądz. Zwróćcie uwagę Państwo, że w materiale filmowym wszyscy mówią ksiądz Kaszuba. Mało kto znał go z właśnie zakonnego imienia Serafin, co tak naprawdę też nie bardzo lubił, to imię trzeba przyznać. Natomiast był znany jako ksiądz Serafin, i jako ksiądz Kaszuba, przepraszam, i zawsze podpisywał się albo Serafin, albo Lojzek. No władza sowiecka, jak złapała taki dokument, to nie bardzo wiedziała, z kim to łączyć. A sami Sowieci nazywali go jezuitą. A dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że był tak sprytny, że prawie zawsze im uszedł. Mimo, że go gdzieś tam potrafili na chwilę złapać, jakoś go zdyskredytować, obić, obnażyć, no w różne sposoby go upokorzyć, to mimo wszystko co jakiś czas im uciekał. I to jest właśnie jego spryt, przez jego spryt duszpasterski nazywany jezuitą. Tu jest też bardzo ważna kwestia, bo Serafin jest zakonnikiem. I teraz
to jakże tragiczne w jego historii zestawienie, że z jednej strony jest zakonnikiem, człowiekiem, który jest powołany też do życia we wspólnocie, działania we wspólnocie. My jako kapucyni działamy razem i teraz on zostaje sam. On zostaje sam na tej nieludzkiej ziemi. I zachowało się też mnóstwo korespondencji z przełożonymi. Ona oczywiście jest odpowiednio tutaj w pewien sposób też zaszyfrowana. Dodatkowo jeszcze on cały czas kontaktuje się z zaufanymi braćmi, takimi jak na przykład ojciec Albinocha, do którego mnóstwo listów wysyła i cały czas żyje tym, co dzieje się w naszej prowincji. Pisze cały czas, opisując konkretnych braci, pytając, co się z nimi stało, gdzie oni teraz są. On cały czas, mimo że żyje sam, żyje wspólnotą. To jest bardzo ciekawe. I też bardzo ciekawe jest to, że Serafin do końca pozostał posłusznym przełożonym. Tutaj też, jak pan Wojciech wspomniał, jakie miał... Przepraszam, pan Piotr oczywiście. Pomyliłem z nazwiskiem, bardzo najmocniej przepraszam. Jak tutaj pan Piotr wspomniał, jakie miał uprawnienia tutaj. Trudno powiedzieć, jakie miał uprawnienia. Trudno powiedzieć, jakie te kontakty też były z przełożonymi, zarówno zakonnymi, jak i przełożonymi zwierzchnikami kościoła na ten teren. I u nas nawet taka mozaika była różna. Byli na przykład przełożeni, tacy jak ojciec Remigiusz Kranz, którzy mieli pewne wątpliwości. Nigdy do Serafina nie wysłali obediencji, czyli dokumentu, który by mówił, że ma wracać, ale wysyłali mu informację, że coś takiego rozważają, żeby mu nakazać powrót w tym momencie, też troszcząc się o jego dobro. I zachował się właśnie bardzo piękny list, który pisze do swojego przyjaciela, ojca Albina Janochy. Mniej więcej brzmi on tak, że ojciec R. pisze do mnie, że mnie chce zaprosić do Polski. Chce mnie zaprosić obediencją. Więc co ja teraz robię? Działam jeszcze bardziej. I dalej wyjaśnia, dlaczego działa. Nie dlatego, że jest przeciwny przełożonemu. Nie dlatego, że chce w jakiś sposób działać przeciwko niemu. Tylko jest świadomy, że jak dostanie obediencję, dostanie dokument nakazujący powrót, to on chce teraz jak najwięcej działać, jeszcze zdziałać, bo wie, że będzie musiał być posłuszny. Wie, że będzie musiał wrócić. I mnóstwo z takich właśnie listów, jak na przykład ten, który tutaj specjalnie dla Państwa przynieśliśmy, w którym zostaje wybrany nowy prowincjał, ojciec Hieronim Warachim, prosi właśnie ojca Albina, aby złożył mu homagium w jego imieniu, czyli taki akt posłuszeństwa, że wyraża mu bezgraniczne posłuszeństwo. Akurat ojciec Hieronim to zupełnie inna sytuacja. On napisał w liście do siostry ojca Serafina Marii, że choć wielu naciska na niego, aby wrócił, to jednak on, ponieważ widzi, że jest to dobre dla tamtych ludzi, jak i widzi ten upór, tę miłość dla nich Serafina, że nie potrafiłby mu jako przełożony takiego powrotu nakazać. Jeżeli chce, przyjmiemy go z otwartymi rękami, ale nic mu nie nakazuje. Tak ciekawa jest ta więź, że on, mimo że tam ludzie nie dostrzegali, że chcieli swoje dzieci, żeby przystąpiły do pierwszej komunii świętej. Więc to była taka piękna współpraca i właśnie dla tych ludzi on tam został. Cały czas czuł taki wewnętrzny imperatyw, że nie może tych ludzi zostawić, że jest im potrzebny, że to byłoby no, nie w porządku wobec Pana Boga, wobec jego sumienia, jeżeli by tak po prostu wyjechał. Wiedział, że oni go potrzebują, że potrzebują Pana Boga, że potrzebują tego. Jeżeli to byli Polacy, to nawet tych polskich pieśni, liturgii. Jak tutaj brat poruszył, to ten stan, że tak powiem, wiernych na terenie Kazachstanu i tych republik, do których docierał, głównie do Polaków, ojciec Serafin, to kiedy przyjechał tutaj w 69 i zdał tą relację dla ojca Hieronima, tak, to został zapytany o stan religijności. Wiadomo, że w ogóle polskość, język polski był oparty na liturgii, na śpiewach, na mszy świętej, na modlitewnikach. Z tego się Polacy uczyli języka polskiego, tak, okoliczne, ale w ogóle stanu religijności, tak. I bardzo ciekawie odpowiada ojciec Serafin. Ja pozwolę sobie zacytować. W ogóle chodzi o pytanie, jakby co, czy oni
dali radę, czy zachowali, czy odnieśli jakieś szkody, czy zwycięstwo. I odpowiada ojciec Serafin tak, że ogólnie mówiąc, to oni wyszli zwycięsko. Przeszli próbę zwycięską. To jest zasługa księży, którzy tam pracowali, przybywszy z Sybiru. Pracowali 2 lata i Sowieci wyrazili się, że 15 lat nie wystarczy, ażeby odrobić szkody, jakie oni wyrządzili tam przez swoją pracę. Tak powiedzieli księdzu Kuczyńskiemu w Aumaacie, w ministerstwie. To proszę sobie wyobrazić skutek tych kilku księży na tym terenie. Kazachstan ma ile? 2 miliony kilometrów kwadratowych i tych Polaków tam zesłanych. Jakie są skutki dla tego negatywne państwa totalitarnego, tak? 2 lata pobytu tych, którzy zostali zesłani, przyjechali, tak jak ksiądz błogosławiony Bukowiński przecież. Po 9 latach został zesłany do Kazachstanu na pracę, tam przymusową jakby zasiedlenie i został nazwany apostołem Kazachstanu, tak? Że to jest 15 lat pracy zateizowania. W ogóle Kościół, chciałbym już tak teraz takiego skrótu dokonać, bo musimy przejść do egzegezy najważniejszej. W ogóle osoby tego kapłana. To przypomina trochę, ale nie jest pełni uprawniona analogia kościoła chrześcijaństwa w pierwszych wiekach prześladowanego. Bo w Cesarstwie Rzymskim ten kościół miał różne okresy i prześladowań, i nieprześladowań. Tu mieliśmy 70 lat pełnego prześladowania kościoła katolickiego, tak? Jak zachowują się, jak wytrwali są kapłani i wierni, tak? Na tej wyspie i będąc wyspą tego oceanu zła, imperium zła. Ksiądz, ojciec Serafin umarł w 77 roku w Lwowie, tak? Tak skróćmy. I teraz najważniejsze jest, dlaczego ten kapłan jest dla nas tak ważny? Dlaczego kapłani wschodu są dla nas współczesnych ważni i dla Kościoła katolickiego, tak jak błogosławiony, bo to jest w 2015 roku mamy dekret o heroiczności księdza, Bukowińskiemu. 2 lata później mamy dekret o heroiczności księdza Serafina. Ksiądz Bukowiński już jest wyniesiony na ołtarze. Czekamy na formalną, że tak powiem, cud. Mam nadzieję, że ojciec Serafin się szybko postara o ten cud, który zatwierdził wyniesienie na ołtarze. Ale ja intuicyjnie znam odpowiedź na to pytanie. A dlaczego oni są teraz tacy ważni? Dlaczego oni się tak przypominają Kościołowi polskiemu i światowemu? Dlaczego oni są tacy ważni? Dlaczego oni pukają do nas i mówią, że jesteśmy? Zobaczcie, jaka jest nasza droga. W jakim kościele żyliśmy, w jakim imperium zła prowadziliśmy posługę kapłańską i wygraliśmy. Dlaczego oni są tacy ważni? Czy bracia się za tym zastanawiali? Że czasy wracają. Tak jak historia się toczy, pozwolę sobie przywołać tekst władzy sowieckiej na terenie Kazachstanu, która skierowała takie zdanie do ojca Serafina. Nam nie nużno ni księdzy, ni religia kakaja, patomuszczo mieszajet w robotu. I tak po dzień dzisiejszy. Nam ani ksiądz, ani religia jest do niczego niepotrzebna, bo tylko zawraca ludzi, czy ludziom w głowie, czy przeszkadza w pracy. Dzisiaj świat ma swoje zadania, ma swoje priorytety, ma swoją wizję świata i przyszłości. I w tej wizji nie ma miejsca na Chrystusa, nie ma miejsca na Pana Boga, a wraz z Nim nie ma miejsca na Kościół i także na kapłaństwo. Więc oni się przypominają, że może właśnie takie czasy, nie chciałbym być złym prorokiem i nie w czas powiedzieć, może wrócą albo powoli wracają i może czasami tak się okazać, że ten Kazachstan, czy ta sowiecka Rosja, może nie aż tak, mam cichą nadzieję, w brutalnym wydaniu, może dotknąć i nas. I może to jest właśnie jeden z przyczynków, dla której ta postać dzisiaj coraz bardziej wybrzmiewa, czy coraz bardziej jest słyszalna, czy odczuwalna. Ale to jest moje tylko przeczucie, moja intuicja. Nie znaczy, że tak, proszę Państwa, jest, czy tak musi być. Na pewno jest to też przykład dla nas, kapłanów, zakonników, właśnie na te czasy, tej postawy ofiarności, poświęcenia całego swojego życia dla sprawy Bożej. Ja tak to odczytuję właśnie naszego czcigodnego sługę Bożego. Wielki przykład. Myślę, że nie można być wobec tej osoby, nie można pozostać obojętnym.
wielu Sowietów zamknęło bardzo brutalnie usta kapłanom, albo poprzez konkretne akty represji, albo poprzez nawet zabicie ich. Serafin został takim głosem wołającym, wołającym na pustyni, parafrazując słowa Ewangelii, a pozostał niezłomny, który się nie oparł, mimo tego wszystkiego, co działo się przeciwko niemu, przeciwko chrześcijaństwu, a nie dał sobie zamknąć ust. Cały czas głosił prawdę. I to być może też jest tak aktualne w dzisiejszych czasach, gdy bardzo często próbuje się zamknąć usta kapłanom, próbuje się prawdę po prostu pominąć. No ja postawię kropkę nad i, tak? Bo żyjemy w czasach, my wierni, zamętu. Był to ostatnio kardynał Sarach i na konferencji prasowej wprost powiedział, że takiego kryzysu Kościół katolicki powszechny jeszcze w swojej historii 2000 nie przechodził. Ja teraz, to nie są moje słowa, ja cytuję, tak, ja się z nimi zgadzam. I może właśnie tacy święci, tacy kapłani są odpowiedzią, są busolą dla nas, bo z czym kardynał Sarach to związał? Z kryzysem kapłaństwa. A to są kapłani, jak ojciec Serafin, no z krwi i kości. To są te busole, to jest światło w tunelu, tak? Niezłomny, ewangelizujący, ta analogia z pierwotnym kościołem w pierwszych wiekach, mówiących właśnie o apostolacie, o wychodzeniu do ludzi, tak? O przemierzeniu tych bezkresnych stepów Kazachstanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Wołynia, tak? To jest właśnie to, znaczy może to jest właśnie taki powrót do tego najlepszego korzenia, do tej istoty Kościoła, tak? Może to pukając do nas, do współczesnych, przypominają swoje świadectwo, no, jakich jeszcze w sensie gorszych, jeżeli chodzi o eksterminację czasów, no nie było, tak? Związek Sowiecki zafundował światu najgorszym wydaniu czasy eksterminacji fizycznej, tak? Faszyzm Hitler nie zafundował w ilości, w długości czasu tak znacznego, że tak powiem, ilości eksterminowanych ludzi, tak? I walki z religią katolicką, z chrześcijańskim w ogóle. To może to jest właśnie jakby w pierwszej kolejności jest to symbol, busola dla was. Nie tylko dla was kapucynów, ale w ogóle dla kapłaństwa, tak? Może jeszcze troszeczkę coś dopowiem, jak tak sobie tutaj, że tak powiem, odbijamy na razie pałeczkę, stawiając każdą kropkę na i, ja nie chciałbym już kropki na i postawić, ewentualnie myślnik albo przecinek, to powiem tak, Eucharystia buduje Kościół i Kościół karmi się Eucharystią. I drodzy Państwo, może ten wątek tutaj nie wybrzmiał należycie, ale centrum całej duchowości kapłańskiej jest Eucharystia. On tęsknił za chlebem, czyli za komunikantami i za winem. Kiedy w Kazachstanie był dwukrotnie zesłany w Arktę i w Arszatyńsku, a potem był skierowany na przymusową samotność, odosobnienie do szpitala dla inwalidów w małej Timotyjewce i pewnego razu nie ma na czym odprawić mszy świętej, nazywa to najcenniejsze postacie, brakuje to odprawia mszę świętą na tak zwane sucho, żeby jej nie zapomnieć i stęsknąć za Jezusem. I nie ma większej radości dla Serafina, kiedy w paczce otrzymuje prezent, a na dnie są komunikanty i wino, dzięki którym może odprawić mszę świętą. Nawet dla jednej osoby był gotów odprawić mszę świętą, a kiedy ich nie było, bo jest na przykład dramatyczna noc Bożego Narodzenia, kiedy mu wszystko odbiorą, jest w tym szpitalu dla inwalidów, który ostatecznie uda mu się uciec, odprawia Boże Narodzenie pasterkę. I mówi, tak, ludzie wracają i on mówi, budzą się, mówi, nikt nie będzie wiedział, że w tej sali było Betlejem, był ołtarz, był Chrystus. Nikt się nie domyśli. Sam jeden odprawia pasterkę, sam jeden odprawia Boże Narodzenie, najdramatyczniejsze momenty jego życia, ale on żyje Chrystusem. Dla niego Eucharystia miała dwa poziomy. Pierwszy ten poziom niezwykły. Wierzył w moc obecności Jezusa w Eucharystii i dlatego był w stanie przetrwać największe, można powiedzieć, zniewolenia, największe szykany, największe upodlenie nawet skierowane w kierunku jego osoby. I druga rzecz, tego szacunku i kultu Jezusa, z czego uczył. Są zapiski, kiedy kobiety opowiadają, że potrafił część nocy spędzić, leżąc na podłodze krzyżem. Najbardziej bał się, kiedy niósł Najświętszy Sakrament, że zostanie zaresztowany i zostanie Jezus odkryty. Raz tak się zdarzyło.
ale policjant, który go przeszukiwał doskonale, dokładnie, nie znalazł świętego sakramentu. I mówi, popatrz, Jezu, kończy swoje rozważania. Nie wpadłeś w ręce Judaszy. To jest niesamowite. To jest właśnie serafin. Ta miłość do Chrystusa Eucharystycznego, proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Ona przebija przez wszystko. I miłość do Jezusa, serca Jezusowego. To jest też niesamowita rzecz. Kiedy jako młody chłopak zachoruje z swoimi siostrami Marią i Janiną, przepraszam, zachoruje na szkarlatynę, jest w stanie dramatycznym, jest najmłodszym dzieckiem u Kaszubów, trafia do szpitala i wydaje się, że już nie ma nadziei. I do jego łóżka przychodzi ojciec i mówi, nie martw się. Zawierzyłem Cię sercu Pana Jezusowemu. I od tego czasu Serafin Kaszuba, proszę Państwa, wszystko poświęca jednemu. Najważniejsze dla niego jest właśnie nabożeństwo serca Jezusowego. Jak ono wyglądało na przykład? On potrafił w ciągu jednej doby trzy razy celebrować, jak mógł, tylko uroczystości, czy wielki pierwszy piątek miesiąca, bo Wielką Sobotę, pierwszy piątek miesiąca czcił nabożeństwa majowe, czerwcowe, także nawet lipcowe, które dzisiaj są zaniechane, krwi pańskiej. Też je jak tylko mógł obchodzić. Jak wyglądało? Jechał najpierw w czwartek wieczorem do jednej z miejscowości, to było do Tańczy, spowiadał północy, o północy trwał krótką mszę świętą, z litanii i jedna osoba wychodziła kupić mu bilet na pociąg. Gdy pociągu nie było lub nie zdążyła kupić bilet, to szukano jakiegoś innego środka transportu, aby mógł dojechać do Celinogradu. W Celinogradzie przyjeżdżał mniej więcej po 7 godzinach, bo to był taki dystans. Znów przygotował ludzi do spowiedzi, do mszy świętej, ponieważ w Celinogradzie była to wspólnota niemiecka. Oni mieli dłuższą liturgię, musieli odbywać takie specjalne nabożeństwa dla diecezji kolońskiej. I wieczorem wyjeżdża, aby ostatnią mszę w Shortandy odprawić serca Pana Jezusowego. I wtedy święci, chrzci i w jednej izbie ludzie śpiewają godzinki, a w drugiej on spowiada. I tak odbywa się nabożeństwo serca Jezusowego. Jeden dzień. I mówi po 24 godzinach zmęczony, kiedy on spał, kiedy on odpoczywał, co jadł. Mówi, szkoda, że doba ma 24 godziny. To jest tym. No to był mocarz rzeczywiście, to już druga kropka nad i, tak? To tak jak taka pani w tym filmie powiedziała, że właściwie ojciec Serafin niczego takiego nadzwyczajnego nie uczynił. On po prostu był kapłanem z krwi i kości. Tyle, że był kapłanem, no, który potrafił kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów czy tysiąc kilometrów jechać uparcie do wiernych, żeby tą ostatnią posługę kapłańską udzielić, tak? No umarł z brewiarzem w ręku, tak, o 1:30, tak, trzymając prawą rękę na sercu, tak, przez te suchoty, przez krwotok najprawdopodobniej, tak. No i w ukochanym Lwowie został pochowany, tak. Ale mówię, no dla mnie te pukanie tego typu świętego, czy tak jak mówiliśmy wcześniej, apostoła Kazachstanu, no nie jest przypadkowe, znaczy to jest jakaś zachęta do poznawania ich życiorysu, przyglądania się temu, w jakim sposób funkcjonowali w tym podziemnym kościele, no wydawałoby się, że robili nic, to nie jest związane z cudami świętego Franciszka, prawda? A jednak, tak? Będziemy, proszę Państwa, kończyć, bo tu już widzę, że już czas nas nagli. Czy może trzy pytania, jeżeli są odważni na sali, proszę zadać i nie bać się. Na pewno zakończymy jeszcze przypomnieniem tego, że Państwo macie dla siebie książki do zabrania, włącznie z obrazkami i modlitwą do ojca Serafina. I skorzystamy z tej okazji, że pójdziemy do domu z błogosławieństwem braci kapucynów. Także proszę, trzy pytania i kończymy. Robert Wusnoch, jestem pewien, tutaj wydarzeniem tego wszystkiego, no to był wyjątkowy człowiek i księża tutaj, pan wszystko to jakoś tak umiejscowił. Krótkie pytanie, nasuwa mi się tylko jedna taka refleksja, pan powiedział tu hitlerowski, że on trwał krócej. On był równie antyreligijny jak komunisty, tylko on trwał, tak napisał to, już nie będę podnosił tą książkę, przepraszam, Henryka Pająka z 2000 roku, Bestie końca czasu, że tamten stosunek masonerię zagroził swoim twórcom, czyli Anglii i Stanom Zjednoczonym, został więc unicestwiony. A komunizm zlikwidowano po 80 latach, jak wyczerpał już swoją misję, zjęta również jako ludobójczy kat narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast jeszcze jedno pytanie. Jak to w tej chwili, tam na terenach Rosji, sprawa właśnie religijności, to jest temat dość długi. Mi interesuje Białoruś. Mi się wydaje, że wszelkie tutaj jakieś
tezy, jakie powstawały, że tam jest ograniczanie jakichś swobód religijnych Kościoła katolickiego, są mocno przesadzone, że to jest, na przykład w porównaniu z Rosją, no to właśnie chodzi mi o Białoruś, że tam jednak nie jest tak, jak to się u nas przestawiano w latach 90. końcowych czy początku 2000. Jeżeli chodzi o tereny aktualnie Białorusi, na granicach Białorusi, tutaj zbyt wiele na ten temat powiedzieć nie możemy. Przez pryzmat naszego zakonu, jeżeli mielibyśmy wspomnieć, zakonu braci mniejszych kapucynów, to były też historie bardzo trudne, mianowicie bracia te tereny w roku 45 raczej opuścili. Mówię raczej, ponieważ zostało, o ile dobrze pamiętam, mogę tutaj się mylić, trzech kapucynów, dwóch braci zakonnych i jeden kapłan, którzy podobnie jak Serafin pragnęli zostać z tymi, może niekoniecznie tutaj tak jak Serafin chciał zostać z Polakami, ale zostać z katolikami, którzy potrzebują troski duszpasterskiej. Zobaczcie Państwo, dwóch braci zakonnych, jeden kapłan. Zeszli też do bardzo głębokiej konspiracji, nie używali w ogóle habitu, nie odprawiali w kościołach, bo też nasze kościoły, czy w ogóle kościoły nagle przestawały istnieć. One były zamieniane na magazyny, kina, sale sportowe, co tylko było możliwe, na pół dzielone, wysadzane. Jak się nie udało wysadzić, to Sowieci mieli różne pomysły, co z nimi zrobić. To jest akurat przykład z Mińska, gdzie nie udało się kościoła wysadzić. Tych trzech braci kapucynów zostało. Działali też zupełnie niezależnie od siebie, też w siatce konspiracyjnej, z czego jeden z tych braci zakonnych przyjął też potajemnie święcenia. Pracowali podobnie jak Serafin i mali się różnego rodzaju obowiązków, zeszli do głębokiej konspiracji, posługiwali i gdy nasi bracia wrócili z powrotem na teren Białorusi w latach 90. ubiegłego wieku, to zastali tam właśnie jeszcze jednego brata z tej głębokiej konspiracji żyjącego, cały czas działającego, który w ten sposób, nie chcę powiedzieć, powrócił do zakonu, bo on zawsze był zakonnikiem, ale na nowo pozwalał odbudować te struktury zakonne na tych terenach. Mówię to oczywiście przez pryzmat naszego zakonu, w bardzo okrojony sposób, ponieważ nie posiadam też wystarczającej dogłębnej wiedzy w tej dziedzinie. Opieram się tylko na takiej wiedzy dosyć powierzchownej, ale jest to ciekawy temat, który wymaga rzeczywiście głębszego zbadania i który nawet może w pewien sposób, nie chcę powiedzieć, że jest zaniechany, czy trochę traktowany po macoszemu, ale który nie został jeszcze na tyle dogłębnie zbadany i spopularyzowany, przynajmniej pod kątem naszego zakonu. Nie wypowiadam się co do innych zgromadzeń zakonnych, ani co do działalności księży diecezjalnych. Ja tylko króciutkie dopowiedzenie, nie do Białorusi, tylko do Kazachstanu jednak, drodzy Państwo, bo jeżeli trzeba powiedzieć, kiedy się pytał w 69 roku ojciec Hieronim ojca Serafina, ile jest kościołów katolickich, powiedział, że nie ma ani jednego. Co prawda w okresie 56-58 mówi, że były trzy dla Polaków, a dwa dla Niemców, chociaż kapłana nie posiadali. Natomiast już w 60. i 70. latach nie było ani jednej świątyni, ani jednej katolickiej kaplicy. Prawosławni mieli w dużych miastach i jedna protestancka znajdowała się w Celinogradzie, to był cud, uważał Serafin. Natomiast kiedy ja się przygotowałem dla Państwa do tego materiału, wchodziłem na Google i sprawdzałem w Kazachstanie wszystkie te wioski, przysiółki, jak Wiśniówka, jak Jasna Polana, jak Zielony Gaj, gdzie on pracował. Proszę Państwa, dzisiaj we wszystkich tych przysiółkach są kościoły i kaplice katolickie. To pokazuje, że wiara przetrwała. Bo ja nie mówię, że w Szortandy, w Tainczy czy w Celinogrodzie. To są duże miasta. To są przysiółki, gdzie możecie Państwo na mapie w Google wygooglać sobie. To są wioski, gdzie możecie policzyć chałupy na palcach dwóch, trzech rąk. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, zanim zakończymy, że zastanawiamy się nad takim wydarzeniem, mianowicie chcielibyśmy zorganizować pielgrzymkę śladami Serafina, może do Omska niekoniecznie aż tak daleko, ale przynajmniej, tak,
aż tak daleko może nie, ale po terenach aktualnej Ukrainy, terenach Kazachstanu, taką wyprawę, pielgrzymkę właśnie śladami Serafina, gdzie będzie można pogłębić te posty w sposób duchowy, jak i też historyczny w konkretnych miejscach. Zawsze miejsce tutaj świetnie wpływa do rozważań pewnych kontekstów działalności, pracy czy wydarzeń historycznych, będziemy zorganizować. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej kapucyni.pl, łatwo zapamiętać, taki sprytny adres, kapucyni.pl, gdzie niebawem podamy więcej informacji. I też ta książka, która została wspomniana, jest tam z tyłu wyłożona dla Państwa. Proszę brać w ilości każdej, proszę brać znajomym, propagować. Nie tylko to, co jest wyłożone, mamy więcej, skończy się, damy więcej. Także brać śmiało, propagować, bo jak widzicie, postać Serafina to postać nietuzinkowa. To naprawdę postać wielkiego człowieka i warto o nim dalej mówić. To dziękujemy bardzo. Ach, jeszcze ktoś się zgłosił, tak? Ja z żoną, myśmy słuchali, z żoną razem słuchaliśmy programu Radia Warszawa i właśnie przez ten program trafiliśmy tutaj w dniu dzisiejszym. A sytuacja jest szczególna, ponieważ ożeniłem się we Lwowie, tutaj z moją małżonką czcigodną, siedzącą obok, przez którą właśnie miałem okazję poznać osobę właśnie czcigodnego ojca Serafina. I w 2000 roku to trafiła w nasze ręce modlitwa, którą chciałem w tej chwili ze smartfona przeczytać. Boże Ojcze Miłosierny, spraw, by Twój sługa Serafin Kaszuba, kapłan zakonu kapucynów, został przez Kościół ogłoszony świętym. On całe swoje życie poświęcił ofiarnej pracy, by Twoim dzieciom, prześladowanym za wiarę, nie brakło światła Ewangelii i łask sakramentów świętych. Przez jego wstawiennictwo proszę Cię, udziel mi łaski, której obecnie tak bardzo potrzebuję. Proszę także o to, by podobnie jak ojciec Serafin we wszystkich zdawał się na swoją opatrzność i nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia powtarzał: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Proszę Cię o to w imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. To tak odnośnie modlitwy, a tutaj jeszcze przy okazji powiem, że z przyjemnością obejrzeliśmy film na początku, gdzie okazało się, że mieliśmy trzy osoby znajome, które się w filmie wypowiadały, a między innymi pani Irena Zappe. Tutaj pod koniec. A od żony się dowiedziałem, że miała nawet okazję ojca Serafina poznać osobiście. Znaczy akurat u pań z Zappy poznałyśmy ojca Serafina, no jeszcze jako młode dziewczyny, bo właściwie to miałyśmy dopiero jakieś tam 17 lat. I, no i byliśmy też właśnie na pogrzebie, jak zmarł ojciec Serafin. I chcę powiedzieć teraz, że ojciec Serafin to była taka dobroć, mądrość i taki człowiek dla niego był najważniejszy. To jest takie właśnie najlepsze wspomnienie. Dobrze, to już ja tylko tak, bardzo dziękuję Państwu, przede wszystkim gościom tutaj, braciom kapucynom. Dziękuję też obsłudze, że była taka cierpliwa i panu naczelnikowi. No i zakończmy dla tych, którzy oczywiście chcą, błogosławieństwem od ojców. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Mógł zapłać za uwagę.